Witam Państwa, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jędrzej Witkowski. Będę miał przyjemność prowadzenia dzisiejszego naszego spotkania. Poczekamy jeszcze chwileczkę na osoby, które do nas docierają. Mamy taką tradycję rozpoczynania naszych spotkań z taką trzyminutową zakładką dla osób, które dopiero wchodzą, zbierają się, tak żeby ten początek, którym chcemy rozpocząć, też nie ominął nikogo. Bardzo się cieszymy, że jesteście Państwo dzisiaj z nami, że zdecydowaliście się część tego śnieżnego jeszcze w Warszawie, przynajmniej popołudnia, poświęcić na rozmowę z nami, na rozmowę o szkole i o przyszłości szkole, szkoły i o kompetencjach przyszłości. Za chwilę będziemy rozpoczynali nasze spotkanie. Widzę już pierwsze komentarze na czacie. Zachęcam do tego, żeby się też na czacie z nami przywitać. Będziemy się starali przez cały ten czas śledzić nasz czat i być może uda nam się na część z tych pytań odpowiedzieć, ale jeżeli nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie, to prosimy o wyrozumiałość. Będziemy się starali jeszcze wracać do tego w najbliższych dniach. No i w czasie szkoły zimowej, którą dzisiaj oficjalnie inaugurujemy. Bardzo się z tego cieszę. O, właśnie przekroczyliśmy liczbę 200 uczestników. To myślę, że jest dobry moment, żeby rozpocząć. 50 komentarzy na forum. Już przestałem je śledzić, żebyśmy się już nie dekoncentrować. Dobra, jeszcze zostanie nam mniej więcej minutka, żeby nie stracić samego początku, więc pozwolę sobie jeszcze poczekać dosłownie 30-40 sekund, zanim Państwa raz jeszcze oficjalnie przywitam i opowiem o tym, co dzisiaj będzie nas czekało w to popołudnie. Kilka sekund. Jest 220, może przy 230 osobach rozpoczniemy. To już będzie duża liczba. Cieszę się, że jesteśmy w tak licznej grupie, więc też przy okazji witam nauczycieli, z którymi wcześniej nie mieliśmy styczności, nie mieliśmy kontaktu w ramach Szkoły dla Innowatora z Państwa szkół. To jest dla nas doceniające i wyróżniające, że jesteście Państwo z nami. O, jest 231. To jest moment, żeby rozpocząć, więc raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mam przyjemność prowadzenia dzisiejszego spotkania, dzisiejszego webinarium. Webinarium, które otwiera szkołę zimową dla nauczycieli i dyrektorów w ramach programu Szkoła dla Innowatora. Szkoła dla Innowatora to jest program pilotażowy, który realizujemy w konsorcjum organizacji na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, przepraszam, oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bardzo nam miło, że dzisiaj jesteśmy z Państwem w tak licznym gronie. Witam zarówno Państwa nauczycieli, nauczycielki, dyrektorki, dyrektorów naszych szkół, jak również naszych gości. W pierwszej kolejności chciałbym powitać pana profesora Roberta Tomanka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii oraz pana profesora Jacka Pyżalskiego, profesora Uniwersytetu Akademii Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wszystkich gości, którzy potem wezmą udział w panelu. Naszych panelistów przedstawię w drugiej części spotkania. Zanim bardziej szczegółowo opowiem o naszym spotkaniu i o tym, co dzisiaj przed nami, to chciałbym poprosić o zabranie głosu pana ministra. Pan minister jest nie tylko ekspertem z zakresu innowacyjności gospodarki i ekonomii, ale jest też człowiekiem edukacji, bo do zeszłego roku był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, więc jest też osobą, która doskonale zna ten obszar, którym się tutaj dzisiaj zajmujemy. Bardzo dziękuję raz jeszcze panie ministrze za przyjęcie naszego zaproszenia i oddaję panu ministrowi głos, jednocześnie kończąc
dzielenie ekranu z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję Państwu za to, że poświęcacie swój czas i bierzecie udział w tym wydarzeniu. Faktycznie, tak jak Pan wspomniał, jestem nauczycielem akademickim, czynnym. Dzisiaj nawet miałem wykład dla studentów zdalny i jeszcze przed spotkaniem z Państwem oceniałem próbny test. Także cały czas jestem na bieżąco z zawodem. I myślę, że to, o czym chcę kilka słów powiedzieć, to jest między innymi pokłosie mojej ponad 30-letniej pracy akademickiej. Faktycznie kwestia innowacyjności i kreatywności jest bolączką. Jest bolączką na różnych szczeblach edukacji. Jesteśmy w stanie przekazywać młodzieży, studentom bardzo dużo ciekawej wiedzy, ale w porównaniu z systemami edukacyjnymi krajów bardziej rozwiniętych, słynących z innowacyjności, czasami mam wrażenie, że przekazujemy więcej wiedzy, a mniej motywujemy do kreatywności, do innowacyjności, a ona jest niezbędna. Państwo doskonale wiecie i myślę, że tematu nie muszę rozwijać, że bez innowacyjności nasza gospodarka, nasze społeczeństwo nie będzie się rozwijać. A zatem musimy poświęcać coraz więcej uwagi, znajdować narzędzia, które pozwolą nam tę kreatywność, innowacyjność rozwijać. Czasami są to bardzo proste rzeczy, leżące zupełnie poza systemem edukacji, ale wynosi się te kwestie z tegoż systemu. Jako przykład mogę powiedzieć, czy podać rozmowy z doktorantem, gdzie miałem przyjemność być recenzentem pracy doktorskiej, który kierował dosyć dużym przedsiębiorstwem. Miał w zwyczaju przyjmować studentów na odpłatne staże i twierdził, że nie zdarzył mu się sezon tych staży, żeby z tych inicjatyw nie było innowacji, mniejszych lub większych. Innowacyjność, kreatywność jest po prostu w każdym człowieku. Problem jest tylko w tym, w jaki sposób ją zainspirować, jak ją wydobyć, jak pozwolić na to, żeby to, co naturalne, rozwijało się. Na pewno Państwo będziecie mieli, bo o tym wiem w trakcie tego webinarium, możliwość kontaktu z narzędziami, które pozwolą na rozbudzenie takich umiejętności. Z całą pewnością jest to sfera szeroko pojętych kompetencji miękkich, ale też bardzo istotne są kompetencje twarde, związane z korzystaniem z narzędzi, chociażby tych, którymi dziś musimy się posługiwać. Proszę zwrócić uwagę, jak przy wszystkich minusach, które wynikają z tych zdalnych kontaktów, ile pozytywnych rzeczy się uzyskuje i w jaki sposób wzrasta intensywność kontaktów. Pytanie teraz, na ile te narzędzia pozwalają na kształcenie kompetencji, na których nam zależy. Myślę również, że bardzo ważną kwestią jest umiejętność zarządzania innowacyjnością, a zwłaszcza motywowania innowacyjności na każdym szczeblu edukacji. No i przełamywanie barier. Myślę, że niejednokrotnie każdy z nas zauważył, że ta innowacyjność potrafi być wręcz zduszona przez kulturę organizacji, sztywne ramy hierarchiczne, które duszą, a w końcu zabijają innowacyjność najpierw na szczeblach edukacyjnych, a później w pracy zawodowej, co jest niezwykłym kłopotem, bo mam przekonanie i to nie takie, które wynika z jakiegoś widzimisię, ale z tego, że jednak żyję w naszym społeczeństwie, pracuję z nim, że poziom potencjalnej innowacyjności naszego społeczeństwa jest bardzo duży i śmiem twierdzić, że większy niż w wielu krajach tak zwanej starej Europy. A zatem jest w tej chwili czas, żebyśmy dołożyli wysiłków, żeby te diamenty oszlifować i wydobyć ten potencjał na światło dzienne. Drodzy Państwo, nie mam prostych recept. Nie chciałbym przekazywać rad zdroworozsądkowych. Po to są fachowcy zaproszeni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej do panelu i do całego webinarium, żeby Państwu to przekazać.
Jeszcze raz chcę powiedzieć, że niezmiernie cieszę się, że tak wiele osób zapisało się na to wydarzenie, że ta inicjatywa współorganizowana przez dwa ministerstwa, o której prowadzący wspomniał, znajduje taki odzew. Życzę Państwu, żebyście po pierwsze wyciągnęli jak najwięcej korzyści z tego spotkania, a po drugie, aby udało Wam się zrobić ten krok do przodu w Waszej pracy. Szkoła i szkoły, które reprezentujecie, są podstawowym, infrastrukturalnym elementem kształcenia młodych ludzi. I to na koniec powiem, że mówię jako nauczyciel akademicki, bo przecież my na uczelniach otrzymujemy efekt Państwa pracy. I od tej pracy zależy to, co, mówiąc brutalnie, na wyjściu uczelnie mogą uczynić. Jeżeli na wejściu otrzymamy kompetencje słabe, słabo przygotowanych młodych ludzi, to my na uczelniach już wiele z nimi zrobić nie możemy. A zatem życzę Państwu bardzo intensywnego, bardzo dobrego spotkania i dziękuję, że zechcieliście Państwo wysłuchać tych moich kilku słów. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się Państwu uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję za zabranie głosu i za to, że jest pan dzisiaj z nami. Z tych słów, które przed chwilą usłyszeliśmy, ja też zapisałem sobie takie coś, co dla nas jest najważniejsze, co jest też esencją, myślę, tego projektu, takie założenie, że innowacyjność jest rzeczywiście w każdym z nas, jest w każdym młodym człowieku i że warto myśleć o tym, jak tę innowacyjność obudzić i stworzyć taki potencjał czy środowisko dla jej rozwoju. To jest dla nas bardzo ważne, to jest taka kluczowa myśl, którą dla siebie osobiście z tego zabieram. Raz jeszcze dziękuję za to wprowadzenie. Powiem teraz dwa słowa na temat programu naszego dzisiejszego spotkania i skorzystam znowu z możliwości dzielenia się z Państwem ekranem. Mam nadzieję, że mi się to tutaj uda. Okej, przepraszam, mam jakiś problem chwilowy. O, tutaj jest nasza prezentacja. O, tak będzie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilkę oddam głos Jackowi Pyżalskiemu, profesorowi Jackowi Pyżalskiemu, który opowie, czy uczniowie potrafią wykorzystywać internet do nauki, jak uczniowie próbują wykorzystywać internet do nauki, ale też podzieli się różnymi pomysłami o tym, na to, jak uczniom w tym pomagać. To będzie taki wykład, który zajmie dużą część naszego dzisiejszego spotkania, przygotowany specjalnie z myślą o Was, o nauczycielkach, nauczycielach. A w drugiej części chcemy zadać sobie pytanie, czy albo w jakim stopniu, w jakim zakresie możliwe jest kształcenie kompetencji proinnowacyjnych, kompetencji przyszłości w tym trudnym okresie, w którym jesteśmy teraz, czyli w czasie edukacji zdalnej, w okresie, który się przedłuża i pewnie jeszcze przez kilka tygodni przynajmniej, jeśli nie dłużej, będzie trwał i to będzie z różnych perspektyw będziemy na to pytanie starali się odpowiedzieć w panelu dyskusyjnym, do którego zaprosiliśmy ekspertów i praktyków. Będziecie też Państwo mogli zobaczyć uczestniczki naszego programu, które będą się dzieliły też tym, co w swojej szkole wypracowały, więc też bardzo czekamy na ten panel. Ja będę miał przyjemność ten panel prowadzić. Oddam za chwilkę głos Jackowi. Zachęcam Państwa też przy okazji do tego, żebyście, jeśli korzystacie z czatu, do tego zachęcam, to żebyście wysyłali swoje wiadomości w takiej opcji All Panelists and Attendees. Tam, gdzie wpisujecie swoją wiadomość, można powyżej wybrać opcję albo napisania do samych panelistów, ale wtedy waszą wiadomość widzimy tylko my. A jak wybierzecie opcję All Panelists and Attendees, to wtedy waszą wypowiedź, wasz komentarz zobaczą wszyscy. Szczególnie jak się witacie ze wszystkimi, to pewnie łatwiej będzie pisać do wszystkich. Zachęcam do tego, żeby tutaj i zadawać pytania, i komentować, ale też dzielić się swoimi pomysłami na to,
jak pracujecie z uczniami, bo to wtedy będzie dla nas wszystkich jak najbardziej użyteczne. A całe to wydarzenie zbudowane jest właśnie po to, żeby było dla Was, dla Państwa maksymalnie użyteczne, przydatne w tym trudnym czasie, kiedy wszyscy poszukujemy nowych pomysłów, nowych rozwiązań, nowych praktyk, które sprawdzą się w tej nowej rzeczywistości. Zachęcam więc do korzystania z czatu i nie przedłużając już dłużej, zapraszam profesora Jacka Pyszalskiego, który wygłosi swój wykład, swoją prezentację. Jacku, oddaję Tobie głos, a sam się wyłączam. Dziękuję. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będzie przyjemność obopólna i dla Państwa, i dla mnie. To nasze spotkanie 40-minutowe. To się wydaje długo, Jędrzej powiedział, to większa część spotkania. Jak na temat, który mamy, to jest żaden czas. Więc wybrałem dla Państwa same takie rzeczy bardzo mocne, poważne i tak dalej. No i w ogóle można by powiedzieć, że chcę Państwa trochę zanudzać wynikami badań, ale nim to zacznę robić, to może powiem, dlaczego taki temat. No, jak mówimy o tej innowacyjności, o twórczości w ogóle i mówimy o edukacji, no to pewnie mówimy sobie tak sloganowo, że chodzi o taką nowoczesną edukację, która to pobudza. I w sumie wiele osób w tym internecie widzi szansę i w tych nowych mediach. Nie, się tak mówi, chcemy nowoczesnej edukacji, róbmy edukację, w którą wprowadzamy technologie informacyjno-komunikacyjne, w którą mocno wprowadzamy media. No ale czy to tak jest, prawda? I czy to takie jest proste, jak się wydaje? Ja w ogóle myślę, że w edukacji czym się bardziej upraszcza pewne rzeczy, tym bardziej nie mamy prawdziwej odpowiedzi. Więc ja się postaram trochę Państwu dzisiaj namieszać w głowach. To znaczy, krótko mówiąc, pokazać parę wyników badań, które, no właśnie, będą trochę przeczyły temu, co się powszechnie uważa. No bo zobaczcie Państwo, bo wiele ludzi to tak mówi, że to są dwa inne światy. A jest świat takich naukowców, co to tam siedzą, prawda, na tym uniwersytecie, w tej wieży kości słoniowej i tam badają, coś tam, prawda, liczą, piszą artykuły o szkole i jest świat prawdziwy, praktyki szkolnej, nie, gdzie tam wiemy, jak jest. Tak bywa, ja wiem, że tak bywa, ale tak nie powinno być. Ja się od wielu lat staram, żeby tak nie było. I powiem Państwu, że jak są dobre badania i się je dobrze umie wykorzystać, to dobre badania mogą nieźle wpłynąć na praktykę. Kiedy? Kiedy na przykład się przekonamy, że ta młodzież jest inna niż nam się wydaje. Ja powiem Państwu, że badam 13 lat młodych ludzi w internecie, co robią w internecie, jak stosują technologie do różnych rzeczy, jak się czują z tymi technologiami i w tych technologiach. I chciałbym Państwu powiedzieć, że jest mnóstwo, ale to mnóstwo sytuacji mam takich na koncie, gdzie mi się wydawało, że jest jakoś, a potem siadałem z jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym młodym człowiekiem, prowadziłem z nim wywiad i się okazywało, że jest inaczej, że ja sobie tych młodych ludzi wymyśliłem. To znaczy, krótko mówiąc, miałem jakąś ich wizję i mówię, dobrze, że to sprawdziłem. I że nie, na przykład nie mówiłem, że jest tak, jak wynika z mojej wizji. Ja nie lubię bez przykładu, więc jeżeli pozwolicie, bardzo szybki przykład. On jest ciekawy, ja go parę razy podawałem, ale on jest ciekawy. Na pewno Państwo wiecie, że wielu młodych ludzi ucieka z Facebooka i przenosi się na inne platformy. Zresztą Facebook robi dużo, żeby ich przytrzymać, nie? Na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak Pew Research Study było zrobione kilka lat temu, no to się okazuje, że już na czwartym miejscu jest Facebook, bo wcześniej jest Instagram, wiecie, więcej młodych ludzi jest na Instagramie, więcej młodych ludzi jest na Snapchacie, więcej młodych ludzi jest na Twitterze. I wydaje się, że my tych młodych ludzi znamy i jak pytałem nauczycieli, a pytałem wielokrotnie, jak sądzicie, czemu oni tak uciekają z tego Facebooka, to wielu nauczycieli mówiło, bo tam są dorośli. Ci młodzi ludzie nie chcą, żeby im tam zaglądali przez ramię ci dorośli, czyli my, dziadkowie, nauczyciele, tam rodzice, więc oni uciekają do innych portali, do innych społecznościówek, żeby tam ci dorośli, wiecie, gdzie są nieobecni ci dorośli. I wydaje się, że to jest oczywista oczywistość. Jak ja pytałem naukowców, żeby nie było, że tylko nauczycieli, czyli pytałem naukowców, z którymi współpracuję, europejskich, to oni mówili to samo. Czyli dla wszystkich było to oczywiste, dlaczego tak się dzieje. Ale ponieważ ja już się wielokrotnie przekonałem, że lepiej spytać, no to z tymi młodymi ludźmi zrobiłem takie grupy fokusowe, czyli rozmawiałem takie wywiady, gdzie się z wieloma rozmawia naraz, nie? Siadłem z takimi nastolatkami starszymi i rzeczywiście ich zapytałem o różne rzeczy, ale między innymi ich pytaliśmy o tego Facebooka.
I oni mówili, no tak, to prawda, korzystam rzadziej, jestem gdzie indziej, mam tylko konto takie, w które lekko zaglądam, bo już jakby odszedłem. Ale w momencie, kiedy jednak zadałem to pytanie, na które wszyscy znali oczywistą odpowiedź, czyli powiedziałem, czemu wy tak się spakowaliście i odeszliście z tego Facebooka, to prawie nikt nie powiedział tego, że ci rodzice tam zaglądają. Prawie nikt tego nie powiedział, bo wszyscy powiedzieli, że, czy większość, którzy jakby dawali argumenty, to mówili coś, czego bym nigdy nie zgadł, gdybym nie zapytał, bo mówili na przykład, że oni odchodzą, bo mają dosyć takiego, jak jest w większości na Facebooku, publicznego rozmawiania, że kilku rozmawia, a reszta na publiczności, czyli tych czytających, czyta. I oni nie chcą tak na widelcu, na środku placu siedzieć, gdzie widownia ogląda. Znaczy można tam oczywiście technicznie w małej grupie porozmawiać, ale trzeba się starać, a na przykład na takim Snapchacie są w małej grupie, gdzie nie ma tej widowni, nie? Więc oni mówią, my uciekamy tam, gdzie jest bardziej komfortowo, gdzie jesteśmy w mniejszej, prywatnej, małej grupie. A druga rzecz, którą mówili, to mówili, że mają dosyć zapisywania treści, czyli takiego czegoś, że się wszystko archiwizuje i można każdą rozmowę wyciągnąć i do niej wrócić, prawda? Taką pisemną. Czemu Państwu to mówię? Czy to jest ważne, żebyśmy to wiedzieli? No bardzo ważne, bo jak znamy tą młodzież, wiemy, jak oni widzą ten świat, jak oni widzą ten internet i tak dalej, to my możemy wtedy ten internet wykorzystać no, mądrze w pracy z nimi, no bo mniej więcej rozumiemy swoje sposoby spojrzenia w swój świat. Jak my będziemy na tyle przemądrzali, że sobie ich wymyślimy, wiecie, sami sobie wymyślimy i będziemy pracować na wymyślonym obrazie, to też jakoś pójdzie, tylko dużo gorzej. Bo się wtedy okaże na przykład, że my sobie mówimy, że jest jakoś, zgodnie z tym naszą wizją nieprawdziwą pracujemy z tymi młodymi ludźmi i nagle się okazuje, że donikąd doszliśmy, tak? Bo kompletnie pracujemy na fałszywym obrazie. Więc badania czasami nam potrafią pokazać coś, co nas otrzeźwi. Ale nie muszą być badania, bo ja w ogóle wszystkich Państwa namawiam, żeby częściej tych młodych ludzi pytać. Ja jeszcze będę mówił dzisiaj o edukacji zdalnej za chwilę. Posłuchajcie, nie będę dużo truł, ale zobaczcie, tutaj są wymienione 3 nazwy badań. Ja na końcu pokażę jeszcze źródło, na końcu jeszcze pokażę, jak można sięgnąć, gdzie to znaleźć, bo wszystkie raporty są dostępne, niektóre po polsku, niektóre po angielsku, więc jeszcze będzie okazja rzucić okiem, ale żebyście Państwo wiedzieli, czym Was to karmię dzisiaj przez ten krótki czas. Badanie YouKids Online to jest takie największe badanie europejskie, które jest prowadzone ilościowo, czyli kwestionariuszowo, przy użyciu tej samej metodologii we wszystkich praktycznie krajach. 19 się udało zrobić w tym roku 2018. I to jest badanie robione przez taką czołówkę badaczy europejskich. Ja w Polsce tym badaniem, obecną jego edycją kieruję. I to jest badanie, gdzie się pyta ludzi młodych o tak zwane szanse i zagrożenia, czyli pyta się ich zarówno o taką białą stronę korzystania z technologii, czyli dobre rzeczy, właśnie wykorzystanie do nauki, wykorzystanie do pewnych społecznościach i tak dalej, takie pozytywne rzeczy, ale pytamy też sporo tam o negatywne rzeczy, o cyberprzemoc, o pornografię, o mowę nienawiści, o różne takie rzeczy niedobre. Co jest plusem tego badania? Że jest robione dobrze jakościowo, czyli są dobre próby w tych wszystkich krajach, takie, które umożliwiają wyciąganie wniosków o całej populacji, że obejmują dużą grupę wiekową, bo obejmują od 9 do 16 lat, w tym podstawowym badaniu 9-16, czyli od takich jeszcze dzieci, po już takich naprawdę nastolatków starszych, to, że badają wiele różnych spraw, że nie badają jednego aspektu korzystania z internetu, tylko badają wiele różnych spraw. Minus, jak bada się dużo rzeczy, to wszystkie się bada powierzchownie, nie? Czyli jakby wiemy o wielu sprawach, ale wiemy mało z takiego badania. No i że jest to badanie self-report, nie? Czyli takie badanie, gdzie ludzie sami piszą, co robią. No i to zawsze jest to pytanie, czy piszą dokładnie tak, jak robią naprawdę, czy nie i tak dalej. Ale między innymi tam badamy też kompetencje cyfrowe, czyli to, co młodzi ludzie umieją w ogóle robić i to, co robią w internecie. Czyli, bo to nie zawsze jest to samo, nie? Bo ja mogę coś umieć, a nie robić. A mogę nie umieć, mieć poczucie, że nie umiem, a robić, nie? Więc wiecie Państwo, to nie jest takie proste z tym potrafię robię, nie?
Będzie szczegółowo za chwilę. Pozwolicie, że będzie szczegółowo za chwilę. Jest program iSkills. To jest program, zobaczcie, trwający 4 lata się zaczął. Pierwszy rok minął. To jest z kolei program robiony przez 13 krajów. Bardzo ciekawy w ramach Horyzontu 2020. Bardzo taki z ciekawą metodologią. Żeby Państwu pokazać, jak ciekawą, to powiem Państwu w ten sposób, że na przykład badamy kompetencje cyfrowe młodych ludzi nie tak, że oni w ankietach mówią, co potrafią, tylko są badani w ten sposób, że mają zadania do wykonania. Czyli żeby zobaczyć, czy umiesz, to poproszę cię, żebyś zrobił. Czyli nie powiem, ej, umiesz? A on powie, no świetnie umiem, tak? Bo wszystko da się napisać, czy powiedzieć, że się potrafi, a można nie potrafić. Natomiast jak przychodzi młody człowiek i dostaje zadanie do wykonania jakieś, że ma coś znaleźć w internecie, obliczyć, sprawdzić, skontrolować, to wtedy już jest inaczej. To wtedy już badamy, jak jest rzeczywiście. W tym badaniu też badaliśmy tak zwanych ekspertów. Ja Państwu pokażę dzisiaj kawałek wyników badania ekspertów. W 6 krajach badaliśmy takich wybranych ludzi, praktyków też, ale takich znanych z tego, że siedzą w temacie, czyli w temacie cyfrowych kompetencji. I myśmy ich badali, to byli eksperci edukacyjni i byli to eksperci z rynku pracy, czyli tacy zajmujący się zatrudnieniem. I tych ekspertów pytaliśmy o to, co młodzi ludzie umieją, co powinni umieć, czego nie umieją, jak ich tego uczyć. Czyli krótko mówiąc, takie oko ludzi, którzy są praktykami, którzy są, siedzą w temacie, no, takimi ekspertami. I kawałek Państwu pokażę wyników tego badania. Czyli ja mówię, ja będę wybrane wyniki tych wszystkich badań pokazywał. I ostatnie badanie, gorące, świeżutkie, no, chociaż nie jest takie bardzo świeże, bo zbieraliśmy dane pomiędzy kwietniem a majem 2020. To jest takie badanie zdalne nauczanie.org. Można sobie ściągnąć zresztą z tej strony pełną książkę za darmo. Jak kogoś to zaciekawi, co mówię, to zapraszam. Można sobie poczytać więcej, to jest bezpłatna rzecz, proszę bardzo. Natomiast to jest badanie tego, jak wykorzystywaliśmy internet i technologię w czasie pandemii, ale też w ogóle, jak nam szło z tym zdalnym. I chcę Państwu powiedzieć, że to też jest pouczające, nie? No bo mieliśmy okazję mieć przeżycie nie zamawiane przez nikogo pod tytułem technologia w edukacji w 100%, nie? I co z tego wyszło? Czy było tak kolorowo, to wiemy, że nie było, ale dlaczego nie było tak kolorowo? Przecież powinno być, nie? Skoro nowoczesna edukacja to jest edukacja z technologiami, no to przecież mieliśmy w ogóle bal, prawda? No nie mogło być lepiej. A nie było tak prosto. No to dlaczego? Dlaczego nie było tak prosto, a powinno być? Czyli jeszcze raz, zobaczycie Państwo trochę wyników z tego dużego kwestionariuszowego badania, gdzie trochę rzucę Państwu polską młodzież na tle europejskiej. Zobaczycie Państwo wyniki z tego najnowszego badania, tego iSkills, czyli tego takiego badania, badanie kompetencji cyfrowych, no, które ostro naprawdę i ciekawymi metodami badamy przez najbliższe 4 lata z taką dużą grupą naukowców z całej Europy. No i tak trochę się przyjrzymy temu naszemu okresowi poligonowemu, czyli tego, czego o technologiach i technologiach w edukacji nauczył nas czas lockdownu, kiedy, a ja to go nazywam czasem wymuszonej zdalnej edukacji, nie? Bo ona jest wymuszona, nie? Przecież nikt się na ochotnika nie zgłaszał, zresztą badania Centrum Cyfrowego pokazują, że aż 85% nauczycieli wskazało, że jak nie musiało, to z tego w ogóle nie korzystało wcześniej, nie? Czyli to jest tak, że dla większości osób to była taka, można by powiedzieć, historia, że się nią zajęli, bo musieli, ale jakby nie musieli, to by w ogóle tych narzędzi edukacji zdalnej byśmy nie wykorzystywali. Generalnie jeszcze jedno słowo powiem. My mamy internet w temacie, natomiast zobaczcie, tak naprawdę będziemy mówić w ogóle o technologiach w edukacji. Ja chcę Państwu powiedzieć, że będę się trochę rozprawiał z oczywistościami. Dlaczego w cudzysłowie są oczywistości? Bo większość rzeczy, które się uznaje za oczywistości na temat tego uczenia się z internetem i za pomocą internetu, to jak przyłożymy do tego wyniki badań, przyłożymy do tego empirię, to wcale takie oczywiste nie są. I na temat tego, co młodzi ludzie umieją, czyli ich kompetencji cyfrowych, wiecie, co umieją? No bo takie, niektórzy mówią, wszystko umieją, nie, bo się urodzili z internetem. No to mam nadzieję, że już Państwo tak się temu przyjrzeliście i widzicie, że jednak nie wszystko umieją. No to jest pytanie, czego nie umieją? No i jest też pytanie, co robić, żeby umieli? No i wreszcie, no, co my sobie obiecujemy po tym internecie, czy w ogóle technologiach w edukacji? No bo sobie dużo obiecujemy,
A pytanie, czy to w ogóle sobie mamy prawo tak obiecywać, albo inaczej. Co zrobić, żeby te technologie w edukacji w ogóle coś przyniosły? Bo niektórzy mówią, że to one są tak piękne, te technologie w edukacji, że wystarczy je wprowadzić, a one już zrobią robotę. No nie, no nie zrobią. Nie zrobią. Nie zrobią, chociaż chcę Państwu powiedzieć, że ta taka utopia, że technologie w edukacji zrobią robotę, to, ona nie, to nie jest pierwszy raz, że my teraz mamy tak z internetem. Ja chcę Państwu powiedzieć, że wielu z Państwa, nie mówię wielu, ale bo nie wiem ilu, ale jakaś część z Państwa to są ludzie, tak powiedzmy, mają urodzeni w latach 60., 70. Nie? Nie wiem akurat, jaki jest skład ludzi na czacie, nie? Tam się przyglądałem temu czatowi, no ale nikt wieku nie podaje, tak? Ale chcę Państwu powiedzieć, że pewnie pamiętacie, jak tak mocno wyposażono szkoły w Polsce w telewizory. I w ogóle dyskurs i rozmowa był taki, że to nareszcie będzie nowoczesna edukacja, bo będą filmy edukacyjne, już nie będzie nauczyciela, który siedzi za biurkiem i coś tam gada, tylko będzie to nowoczesna edukacja, która w ogóle sprawi, że ta młodzież się pobudzi, będzie atrakcyjnie, będzie cudownie i tak dalej, bo odpalimy filmy edukacyjne, które są dużo bardziej dobrane do potrzeb młodych ludzi, dużo lepiej działają. I potem się okazało, pamiętacie Państwo pewnie też, jak to te telewizory tak powoli umarły śmiercią naturalną i gdzieś tam potem paprotka stała na tym telewizorze, prawda, i on się gdzieś tam kurzył z tyłu sali, czyli się na przykład okazało, że to się gdzieś tam nie sprawdza, nie? Albo cały taki ślepy zaułek nauki języków obcych, uczenie kabinowe, nie? Gdzie były wyposażone w niektórych szkołach, w moim liceum też sale kabinami, bo to miało być nowoczesne uczenie, nowoczesna nauka języka obcego i nagle się okazało, że to donikąd, nie? Że nic z tego nie wyszło. Czyli jakby my często sobie obiecujemy nie wiadomo co po tych technologiach w edukacji, a potem się okazuje, że to jakby na marzeniach się kończy. No ale my chcemy rzeczywistych sukcesów, nie? A nie na marzeniach, żeby skończyć. No to za chwilę się zastanowimy. No właśnie, co to jest ten internet czy technologie w nauki? No może znaczyć wielu różnych rzeczy. Czy to znaczy, że my chcemy, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do informacji wartościowej? No bo nie wiedzy, bo niektórzy mówią, w internecie jest wiedza. Nie, wiedza to się tworzy tutaj, jak biorę różne informacje, łączę to z praktyką, łączę te informacje ze sobą w głowie, umiem je zrozumieć, umiem je przeanalizować, odwrócić do góry nogami, to tu się tworzy wiedza. W ogóle wiedzy nie ma na zewnątrz. Jak ktoś mówi w internecie, jest cała wiedza, to się myli. Wiedza może być tylko postać tutaj. Ja mogę mieć dostęp do całej informacji, a nie mieć wiedzy, nie? Zobaczcie, ja mogę kogoś wepchnąć do wielkiej biblioteki i powiedzieć, widzisz, tu masz tyle książek, wszystkie informacje, jakie chcesz. No i tu masz na przykład cały taki dział, masz 2000 książek na temat technologii zbuduj samolot. Zbuduję? Weźmie te książki, przeczyta i zbuduje? Nie tak prosto, nie? Musi być do tego przygotowany, musi wiedzieć, od której książki zacząć, żeby zrozumieć drugą książkę, trzeba przeczytać pierwszą, ale nawet w tej pierwszej mogą być takie rzeczy, których nie zrozumie, nie będąc w żaden sposób przygotowany i tak dalej, i tak dalej. I trochę jest podobnie w internecie. W internecie jest dużo informacji i niektórzy mówią, ej, no to po co nam teraz taki nauczyciel, jak on w kieszeni ma smartfona, nie? Ten młody człowiek, a jeszcze będzie miał Wi-Fi za darmo, no to wszystko będzie miał. No właśnie to nie jest takie proste. Okazuje się, że no to może mieć różne efekty, no bo zobaczcie Państwo, no gdyby to było takie proste, no to dlaczego każdy nie jest genialny, skoro każdy prawie ma dostęp do internetu, jak spojrzymy na nasze dane, nie? Tam 90 kilka procent młodych ludzi w Polsce ma. No to dlaczego tak nie sięgają po wszystko i nie są tacy genialni i sobie tak nie radzą z wszystkimi, nie są specjalistami od wszystkiego, co sobie tylko zamarzą? No właśnie te efekty nie są oczywiste. Jeśli pozwolicie, to zacznę od pierwszego wyniku, czy młodzi ludzie w ogóle używają internetu do nauki. Popatrzcie. To jest taka tabelka, ona jest w języku angielskim, ale ja ją zaraz przetłumaczę. I to są procenty młodych ludzi we wszystkich krajach, zwróćcie uwagę, to są procenty młodych ludzi we wszystkich krajach, którzy odpowiedzieli, że oni przynajmniej codziennie lub częściej, wiele razy na dzień, bo taka była skala, czyli jakby tu macie wyciągnięte procenty młodych ludzi, którzy wskazują, że oni robią bardzo często te rzeczy, które są tu wymienione, bardzo często. Czyli jakby ten procent, taki w danym kolumnie i tak dalej, mówi tyle procent młodych ludzi w danym kraju, tą daną rzecz robi bardzo często. Tak sobie tak Państwo zapamiętajcie. I zapamiętajcie Państwo też to, że my tu pytamy o ostatni miesiąc.
Czyli nie pytamy młodego człowieka, żeby uśredniał z 10 lat, tylko pytamy o ostatni miesiąc. Czemu pytamy o ostatni miesiąc? Bo ostatni miesiąc co sobie jeszcze można przypomnieć i w miarę wiarygodne są te wyniki, jak mówię, co robiłem w ciągu ostatniego miesiąca. No bo jakbym pytał, prawda, ostatni rok, no to tak się nie da uśrednić, bo mogłem robić raz częściej, raz rzadziej i tak dalej. I zwróćcie Państwo uwagę, idziemy od lewej strony, że czym bardziej mamy do czynienia z takim wykorzystaniem internetu, bym powiedział biernym, takim wykorzystaniem internetu, jak powiedzmy telewizja się kiedyś wykorzystywało, czyli do oglądania czegoś, czy radio, no to te odsetki są bardzo wysokie, bo zobaczcie, tam 60%, 80% we wszystkich krajach, to są te dwie pierwsze kolumny, nie? Czyli jak wykorzystuję ten internet jako takie medium jednostronne, takie zbliżone do starego medium, czyli co prawda medium jest nowe, nie, ale, no bo jest nowe, ale jest konwergencja, więc w sumie wykorzystuję tego trochę jak telewizję, tylko z większym zakresem kanałów i treści, trochę jak radio, nie, no to to odsetki są wysokie, ale to jest taka forma ani nie kreatywna, ani nie wymagająca specjalnej aktywności, to jest taka forma, wiecie, biorę, nie. No, internet jest medium komunikacyjnym i jak zaczynamy pytać, rozmowy, komunikacje i tak dalej z znajomymi, z rodziną, no to znowu te odsetki oprócz tam wyjątkowego kraju, tak, są wysokie, tak, czyli znowu mamy te odsetki wysokie i generalnie zobaczcie, tam na dole jest średnia 60%, czyli tak to wygląda. Natomiast jak zaczynamy iść, tak samo z używaniem następna kolumna, czyli kolumna czwarta z wykorzystywaniem sieci społecznościowych. Granie w gry, tak przy okazji, zwróćcie Państwo uwagę, to jest taki mit, że wszyscy grają. Zobaczcie, jakie te odsetki są niskie. Wcale nie wszyscy grają, tak, tak często i gęsto. I się okazuje zresztą, że to jest w ogóle praktycznie męska rozrywka, czyli no, stosunek dziewczyn do chłopaków to jest czterokrotnie wyższy odsetek chłopców gra niż dziewczyn, nie? Więc w ten sposób to wygląda. Natomiast najważniejsza dla nas kolumna, no bo jesteście Państwo ze szkół, zobaczcie, to jest ta kolumna trzecia od strony prawej, to jest wykorzystanie internetu do pracy takiej szkolnej. Oczywiście ono się może odbywać w szkole, że nauczyciel na przykład mówi, teraz na lekcji wykorzystamy internet do czegoś, może się odbywać w domu. Pamiętajcie, że to chodzi o takie częste wykorzystanie, nie? Bo w całej tej tabelce chodzi o częste wykorzystanie. Natomiast chciałbym zwrócić Państwu uwagę niestety, albo stety, bo zaraz to przedyskutujemy, że jak zerkniecie na Polskę, która jest tam od dołu piąta, nie, czy czwarta, czwarta od dołu, PL, tak? Widzicie tam Państwo, to znajdziecie 16% młodych ludzi u nas. No to porównajcie to z innymi krajami. No są takie kraje jak Czechy, gdzie było 20, tak? Natomiast są też takie kraje jak Estonia, gdzie było to 44%. Są takie kraje jak Litwa, tak? Są takie kraje jak Rumunia, czyli można by powiedzieć, że no dobra, już się nie kłóćmy, bo to nie jest taka duża różnica, bo tam mamy też 18% w Rosji, nie? Czy tam na przykład 20%. To nie są takie duże różnice. Ale można by powiedzieć, że na to pytanie ci nasi młodzi ludzie odpowiedzieli, że rzadko. Tylko czy mamy płakać, czy mamy się cieszyć? Bo to nie jest takie proste pytanie, czy mamy płakać, czy mamy się cieszyć. No możemy powiedzieć, ojejku, ale problem, nie jest nowocześnie, bo powinni non-stop wykorzystywać internet. Ale odpowiedź nie jest taka prosta. Ja to zaraz pokażę, że to tak właśnie jest. Zresztą zwróćcie uwagę Państwo, na przykład jak coś takiego, jak mówimy, że trzeba się orientować w świecie, nie? To zobaczcie, na przykład takie używanie internetu, bo się mówi, młodzi ludzie teraz już nie czytają tam tygodników opinii. O, moich studentów na przykład sprawdziłem i na przykład studenci, mimo że inteligencją będą, nie, bo są studentami, no to nie czytają tygodników opinii, żadnych, takich, wiecie, poważniejszych gazet. No to ja kiedyś do nich mówię, no ale dlaczego? No bo my to wszystko w internecie, nie, widzimy. Tylko w internecie rzadko to są pogłębione analizy, ale nawet jeśli są, to zobaczcie Państwo, jak ci młodzi ludzie, których tu widzicie, to jest 1/5, 1/4, którzy, to jest ostatnia kolumna teraz, mówię o ostatniej kolumnie, którzy na przykład się interesują światem w internecie, także czytają wiadomości, nie, czy czytają, co się dzieje. Co z tego, że tam są te rzeczy, jak oni ich nie czytają. Ale zobaczcie dalej. To teraz wynik dla nas super. Ja myślę, że powinniście Państwo o tym chwilę mieć chwilkę zastanowienia wspólnie ze mną nad tym. To są badania PISA. I w tych badaniach szukano korelacji między efektami uczenia się, wynikami w nauce, a
używaniem komputerów w szkole. I wyniki są takie, że każdy nauczyciel powinien mieć zagwozdkę. Bo wyniki są takie, popatrzcie, że ci, którzy używają rzadko albo prawie w ogóle na lekcjach technologii, mają gorsze wyniki niż ci, którzy używają średnio często. Czyli ci, co średnio często, mają lepsze wyniki. Używają technologii na lekcjach, podczas zajęć. No to co byśmy powiedzieli? No to dawajcie z tą technologią do klas, nie? Ale w tym samym badaniu, bo to jest to samo badanie i te same dane, okazuje się, że ci, którzy używają bardzo często i bardzo dużo, to mają z kolei gorsze wyniki niż ci, co średnio. Czyli nie ma takiego prostego czegoś, czym więcej technologii, tym więcej efektów. To co my mamy robić? No właśnie. Tu chcę Państwu powiedzieć, że to, co my mamy robić, to się okazuje, że się bardziej nie liczy ile technologii, tylko jak wykorzystywana jest ta technologia. Czyli nie ma takiego prostego przełożenia, że czym więcej technologii, tym będzie lepiej. I teraz dlaczego tak się dzieje? Ja zaraz podam przykłady, bo ja zejdę na poziom też praktyczny w tym naszym wystąpieniu, na które tak szczęśliwie patrzę, mamy jeszcze 20 minut do tej 18 według planu, czyli dobrze. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to ja muszę Państwu tutaj powiedzieć następującą sprawę. Jest jeden największy mit. Ja jestem przekonany do tego, jest jeden największy mit, taki mit, który mówi o tym, co młodzi ludzie umieją w internecie. Mit, który mówi, umieją wszystko, bo nasączyli się technologią od urodzenia. Wiecie, urodzili się ze smartfonem w ręku, w kołysce i po prostu w naturalny sposób nauczyli się to obsługiwać i tak dalej. I my to tak często powtarzamy, to powtarzają różni eksperci, to słychać w mediach, my tak gadamy do siebie. Na przykład ktoś mówi, oni by nas wszystkich nauczyli, oni są w tym doskonali, potrafią i tak dalej. Tu jest kilka błędów, które popełniamy. No po pierwsze, słuchajcie, popełniamy taki błąd, w którym mówimy, że ci młodzi ludzie są jakąś jednorodną grupą. A tutaj tak naprawdę są duże nierówności. I są młodzi ludzie, których te kompetencje cyfrowe są wysokie, a są młodzi ludzie, których kompetencje cyfrowe są żadne. Ale się tak ich uśrednia i się mówi, oni wszyscy, bo są młodzi, to jako młodzi to korzystają. Więc to jest jakby pierwszy problem. Ja Państwu powiem, pokażę wyniki za chwilę, że to nie jest takie proste. Ale jest jeszcze druga rzecz. Co my mamy na myśli, mówiąc, że oni umieją? Pomyślcie Państwo, jak mówicie o młodym człowieku, że on umie, to co on umie? Co macie na myśli? Bo się często nad tym nie zastanawiamy. Mówimy, on jest kompetentny cyfrowo, ale tak naprawdę wyciągamy ten wniosek, bo go widzimy ciągle z tym telefonem, widzimy, że tam jeździ paluchem po tym ekranie, no to mówimy, no to przecież umie, nie? No ale czy na pewno? Co umie? No bo zobaczcie. Możemy rozpatrywać kompetencje cyfrowe pod kątem takim typowo technicznym, o którym też mówił pan minister tam, tak, że umiem obsługiwać program, umiem coś zrobić technicznie w internecie czy za pomocą w ogóle narzędzi technologii cyfrowych. Nie? Możemy tak rozpatrywać? Możemy. No to na przykład, jeżeli by mi powiecie Państwo, że taką umiejętnością cyfrową, ponieważ tworzymy teksty już nie pisane ręcznie, tylko tworzymy teksty pisane coraz częściej cyfrowo, właściwie wszystko wysyłamy cyfrowo podanie, piszemy pracę magisterską cyfrowo, nie wiem, piszemy dokument do pracy, raport i tak dalej, to jeżeli powiecie na przykład, że taką umiejętnością techniczną jest dobre formatowanie tekstu, także on jest sformatowany prawidłowo, nie ręcznie, tylko z wykorzystaniem dobrze tych narzędzi podstawowych do edycji tekstów, no to na przykład 90% studentów, którzy się urodzili z internetem, których ja mam na seminarium, nie ma tej kompetencji, a ona jest taka typowo techniczna. Wielu nauczycieli na przykład się zorientowało, że młodzi ludzie, jak mieli w niektórych tych założyć sobie konto i założyć maila, to się okazało dla wielu rodzin i dla wielu uczniów, którzy rzekomo mieli być tak kompetentni technicznie, cyfrowo, potrzebowali specjalnego wytłumaczenia, jak to zrobić, bo się nim ktoś do nich nie zadzwonił, im telefonicznie nie powiedział, jak zrobić, to tego nie zrobił, nie? Podobnie jakby z wyłączaniem, wyciszaniem różnych rzeczy się okazało, że to wcale nie przychodzi tak intuicyjnie tym młodym ludziom, którym to się przypisuje. To po pierwsze. Ale jak wejdziemy jeszcze w kompetencje inne, czyli wejdziemy w kompetencje takie, zobaczcie jak tutaj, jak badaliśmy WKids Online, a to już są kompetencje czasami takie bardzo społeczne. Jeśli pozwolicie, to rzućcie proszę okiem, jak tutaj macie takie kompetencje, zobaczcie, jak one się nazywają na górze. Proszę zerknijcie na górę.
tam macie operacyjne, czyli takie typowo techniczne i zobaczcie, takie to jest, wiem jak zmienić ustawienia prywatności, nie? To zobaczcie, wcale nie wszyscy młodzi ludzie, a tu można kłamać, bo to jest, wiecie co to jest deklaracja. To popatrzcie, to w niektórych krajach 70% mówi, że zdecydowanie to potrafi robić, no nie? W większości sytuacji, tak? Czyli nawet te kompetencje techniczne, jak się zapytać młodych ludzi, to się okazuje, bo odejmijcie sobie Państwo od 100% te rzeczy, co macie w tych dwóch pierwszych kolumnach, no to będziecie mieć 20-21%, zależnie tam od kraju, młodych ludzi, którzy nie mówią, że to zdecydowanie umieją. Czyli my im tak to przypisujemy, a tu co piąty mówi, sam mówi, nie potrafię tak do końca. Ale my mówimy, wszystko potraficie, nie? Więc co to się będzie działo, no nie? Zwróćcie uwagę, że są takie kompetencje informacyjne, no nie? Czyli takie typowo na to, no bo my mamy tyle informacji, ale które mamy uznać, które mamy wziąć i tak dalej, no to zobaczcie, że znowu się okazuje, że młodzi ludzie, tutaj są odsetki jeszcze niższe, bo macie na przykład w Polsce 67% młodych ludzi, którzy mówią, umiem sprawdzić, czy informacja jest prawdziwa online, czyli wiem, jak to zrobić, nie? No to jest 6 na 10, a co z pozostałymi 4, no nie? Więc jakby, no, kiedy w ten sposób zaczynamy rozmawiać, to pokazuje jakby, co się tutaj dzieje, nie? No, przepraszam, nie spojrzałem, 67 w Polsce, czyli to jest 7 na 10, żeby, no, źle spojrzałem. Czyli jakby, czemu to Państwu mówię? Nie przypisujmy tym młodym ludziom jakichś super kompetencji, a przynajmniej nie wszystkim, i pamiętajmy z nimi pracując, że nie możemy tego zakładać, że oni to potrafią, i jak my zaczniemy wykorzystywać technologię, to oni to zrobią. I to nie jest tylko robota dla informatyka. Zobaczcie na kompetencje społeczne, tak? Takie kompetencje, że wiem, którą informację powinienem zamieszczać, a którą nie. Wiem, jak usunąć ludzi. I nawet tutaj nie ma 100%, albo w niektórych krajach jest daleko w ogóle od 100%, tak? Czyli jest 15-20% młodych ludzi, a to są deklaracje. Oni bez problemu mogliby w takich badaniach zadeklarować, że to się dzieje. Są takie kompetencje kreatywne. Wiem, jak na przykład zrobić wideo, post, zrobić jakiś kawałek taki, wiecie, filmu, czegoś i umieścić online. I zobaczcie Państwo, biorąc pod uwagę ten projekt, to ci młodzi ludzie się uznaje, że oni tyle publikują, potrafią i tak dalej, ale jak ich samych zapytać, a nie uważać z góry, to w niektórych krajach mamy na przykład, tak jak w Polsce, tylko 60% tych, którzy mówią, że to potrafią, nie? Czyli nie jest to sytuacja taka, jaka się dzieje, i przy okazji chcę Państwu powiedzieć, to jest ważne, że w tej tabeli, nie wiem, czy zerknęliście na stopkę, macie odsetki tych starszych, od 12 do 16 lat. Tu nie pytaliśmy 9-latków, czy to potrafią, tylko w tej tabelce byli pytani wyłącznie starsi, nie w tych pytaniach, które się tutaj dzieją. Czemu to ja Państwu mówię? Bo teraz wejdę na coś bardzo praktycznego i posłuchajcie mnie chwilę, bo przełożę to na praktykę, jeśli pozwolicie. Jak mnie zapytacie, ponieważ ja też mam od wielu lat, mam jedną nogę w praktyce, zawsze miałem i zawsze to się dzieje, no właśnie, i teraz posłuchajcie co się dzieje, czy odpowiadali dorośli. W niektórych badaniach tak, ale posłuchajcie teraz ważną rzecz. Kilka lat temu, wcale niedawno, ale już przecież pokolenie cyfrowych tubylców było w szkołach, były gimnazja. Ja miałem wtedy okazję w takim programie, ale później też z innymi grupami młodzieży, ale wtedy to z wieloma, wchodzić do klas gimnazjum i pytać tych młodych ludzi o to, czy jak wykorzystują internet do nauki, nie? No bo się uznaje, że dla nich to jest oczywistość, że to jest rzeka, którą oni znają i w której potrafią pływać. No i pytałem tych młodych ludzi na przykład, czy można internet wykorzystać do nauki angielskiego. No to oni się śmiali w głos. No bo wiecie, głupie pytanie zadawałem, nie? No co za durne, proste pytanie. Ale jak ja to sprawdzałem, czyli nie mówiłem można, oni można, ja mówię, to fajnie. Tak nie robiłem, tylko dzieliłem ich na grupy i mówiłem, to teraz w grupach wypracujcie wszystkie sposoby, miejsca, wszystkie rzeczy, żebyście powiedzieli konkrety. Jaka strona, jaka aplikacja. Czyli mówię, nie ogólnie można, tylko dajcie konkret, nie? To się nagle okazywało, że król jest nagi. I bardzo wiele było takich grup, które nic nie wiedziały, bo po 15-20 minutach pracy mówiły, filmik se można obejrzeć na YouTube z napisami po angielsku, i to był ich jedyny pomysł. No to myśmy wtedy otwierali puszkę i mówiliśmy do tych młodych ludzi, to se zapiszcie. I oni se zapisywali, że można sobie aplikację zrobić na wygaszaczu telefonu z słówkami, co się uczą słówek na fiszkach, że można sobie zasubskrybować słowa. Podaliśmy im adresy nauczycieli, którzy mają świetne kanały na YouTube, którzy to robią, czy młodych ludzi z nauką angielskiego. Podaliśmy strony, gdzie sprawdzają pisownię gramatyczną i tak dalej. A oni oczy.
wielcy cyfrowi tubylcy, czyli zobaczcie, mimo że ciągle robią, to się nagle okazywało, że nasza pomoc jest potrzebna. Jak teraz Państwo byście mnie zapytali na czacie, może ktoś zapytał, sprawdzę, nie mogę tak czytać, przepraszam, równolegle, bo aż tak się nie dzieli mi głowa na pół, ale gdybyście mnie teraz Państwo zapytali, gdybyście mnie teraz Państwo zapytali, co możemy zrobić, to ja Państwu powiem najprostszą rzecz. Jak każdy z Państwa znajdzie 3 dobre źródła, aplikacje, podcasty, blogi, świetne ze swojego przedmiotu, ale takie, że je znajdziecie, wnikniecie, o co chodzi, ocenicie to jako wartościowe i zareklamujecie uczniom, pokazując wejście na blog tego nauczyciela, wideoblog, na kanał na YouTubie, albo zainstalujcie sobie taką aplikację darmową, która robi to albo coś, to już robicie Państwo robotę. Zapytacie, ale przecież po co ja mam to robić? Młodzi ludzie ze sami poradzą. Guzik se poradzą. Bo ani tego nie znajdą sami, bo w ich bańce tego nie ma. Ja zaraz Państwu dam dobry przykład. Nawet jak znajdą, to nie będą umieli ocenić, bo nie mają kompetencji, czy to warto z tego skorzystać. Czyli mogą wziąć byle co, coś, co się nie nadaje i tak dalej. Ale nawet jak będą chcieli skorzystać, to potrzebują czasami kogoś, kto wytłumaczy, dlaczego warto, jak to zrobić i tak dalej. I ktoś powie, czy to będzie dobra robota. Bardzo dobra. Niby drobna rzecz, ale bardzo dobra. Wiecie co? Kilka lat temu miałem okazję się spotkać z dużą grupą licealistów w pewnym mieście. I taką miałem w głowie też oczywistość, że my znamy te same rzeczy, które w internecie się pojawiają. I ja jestem pewien, że wielu z Państwa, jak nie wszyscy, wszyscy nie, ale wielu z Państwa zna te takie krótkie, fajne wykłady, które się nazywają TED. Wiecie, TEDx. Nie, to takie krótkie, 20-minutowe, atrakcyjne wykłady pod hasłem tego TEDa. Nie? To jest takie stowarzyszenie, które to organizuje, które daje licencję na organizowanie tych wykładów. Znacie. Dobrze, pani Katarzyna napisała, że znamy. Ja wiem, że nauczyciele znają, ale teraz posłuchajcie. Ja do tych licealistów mówię filmy TED, ale patrzę na ich oczy, słuchajcie, a na ich oczach zdziwienia. No to ja mówię, ej, co się tak dziwicie? Bo nie wiemy, co to jest. A ja mówię, a kto słyszał o filmach TED? A ich było, to było na wielkiej sali gimnastycznej z 200 czy 300. Słuchajcie, 8 osób podniosło rękę. I ja sobie wtedy uzmysłowiłem, że ci uczniowie to poznaliby filmy TED, że są ciekawe i atrakcyjne, jakby ich nauczyciel przyszedł i pokazał kilka takich dobrych filmów powiązanych z przedmiotem, na przykład jakimś, którego uczy, nie wiem, kogoś na WOS-ie pokazałby jakiegoś aktywistę społecznego czy kogoś. Właśnie. I jak pani Lidia pisze, wykorzystywałam, to pani uczniowie to znają. Ale ja byłem pewien, że oni to znają, bo w ich bańce się wyświetla to samo. A guzik się wyświetla to samo w ich bańce. Oni tych filmów nie znali, wiecie, to byli licealiści. Te filmy TED były tak popularne, ja nie znałem nauczyciela, który nie zna filmu TED. Ale wśród 300 gimnazjalistów było 8, którzy taki film widzieli, bo im się inne rzeczy w bańce wyświetlają, nie? Czyli zobaczcie, jak my się możemy pomylić, nie? Czyli nam się może wydawać, że takie przyjście do uczniów i pokazanie paru rzeczy, które warto obejrzeć, to jest bzdura, bo przecież oni to mają. Jeszcze raz powtarzam, to ani nie jest bzdura, ani nie jest tak, że oni to mają i że z tego korzystają, no nie? Więc to się właśnie dzieje w ten sposób, nie? Czyli zobaczcie, chcąc pracować z uczniami, my ich pewnych kompetencji musimy uczyć, no nie? Czy ich uczymy? No bo i których ich uczymy? No bo teraz jeszcze chcę pokazać pandemiczne historie, a mam na to no już wcale niewiele czasu, bo mam na to 7 minut jest akurat. No to zobaczcie, co robią. Trochę już wcześniej było, co robią. To zobaczcie, czego nie robili. Zwróćcie Państwo uwagę na słowo nie, żeby ktoś się nie pomylił. To są nasze badania z 34 szkół, to jest pandemii. No i pytaliśmy uczniów, to popatrzcie, 60% uczniów, a to byli uczniowie od szóstej klasy w górę, łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi, szósta plus. 60% nie korzysta z aplikacji instytucji kultury, 57% nie słucha w ogóle audiobooków, żadnych, tak? Czyli zobaczcie, duża część nie publikuje własnych rzeczy. Jak w ogóle się bada tych, mówi się, że ten internet daje możliwości publikowania siebie, pokazywania, to jest marginalne. Większość tego nie robi, tak na poważnie. Blogerów to jest kilka procent, tak? Jak badaliśmy z Naskiem takich youtuberów, ale nie patostreamerów, tylko takich pozytywnych, to badaliśmy setkę, to było ich trudno znaleźć w ogóle, nie? Bo generalnie rzecz biorąc, takich, którzy się tym poważnie zajmują, w sensowny, taki konstruktywny sposób jest mało. Czyli popatrzcie, ten internet daje duży potencjał, ale ten potencjał jest wykorzystywany rzadko kiedy w pełni, czy rzadko kiedy na bogato. No i teraz jest pytanie, czy edukacja powinna tym się zająć. Na 100% tak.
na 100% tak. Na przykład zobaczcie, coraz częściej się współpracuje online, prawda? I my wiemy, że relacje rówieśnicze są ważne w edukacji. No kto z Państwa zaprzeczy, że edukacja jest procesem społecznym i relacje społeczne w klasie wpływają na jakość edukacji? Wpływają, nie? Jak ktoś kiedyś z Państwa uczył w klasie, w której jest kiepsko między dziećmi, to wie, że tam nie ma efektu, bo oni się wstydzą siebie, boją się, źle się czują i tak dalej. Jest tak? Jest. To teraz zobaczcie, w tym badaniu pytaliśmy, czy uczniów, czy twój nauczyciel, wychowawca, bo żeby też tego nie uśredniali, korzystał na lekcjach z tego, że dzielił was na grupy, na zespoły, na pokoje, albo czy na przykład zadawał zadania wynikające z współpracy. To tylko 1 na 10 powiedział, że to się zdarzało średnio często bądź często. Rzadko, nie? Czemu to Państwu mówię? Bo nawet ci, co tworzą te technologie, to o tym zapomnieli, że edukacja jest procesem społecznym i Teamsy, Zoomy wprowadziły możliwość pokoi dopiero później, jak się okazało, że to jest potrzebne, bo wcześniej też na to nie wpadli. Widzicie Państwo? Nikt nas o tym nie myśli, nie? Ci, co te technologie tworzą, też się dopiero obudzili, jak już się okazało, że wcześniej jakoś spali i nie uznali za stosowne tworzenie takich możliwości pracy w grupach czy podgrupach i tak dalej. Natomiast jak mówimy, że edukacja jest procesem społecznym, to zadajcie sobie Państwo pytania, ile sami na przykład w ciągu ostatniego czasu, no teraz jesteśmy krótko po tym feryjnym okresie, ale dobra, przed feriami 2 tygodnie, ile na przykład razy zadaliśmy chociaż jedno zadanie wymagające od uczniów współpracy. Bo wiele osób, nawet bardzo mądrych nauczycieli, zgubiła to. Robiliśmy to wcześniej, nie robimy tego teraz, kiedy uczymy zdalnie. Przy okazji, ostatnia rzecz, którą chcę Państwu pokazać, tu macie ranking z DigiCompu, to jest taki podział kompetencji. Zobaczcie, ci eksperci z tych 6 krajów, mądrzy ludzie, eksperci z naszej branży edukacyjnej i eksperci drudzy, podali, wybrali z iluś kilkudziesięciu te najważniejsze, czyli które, wiecie, są kluczowe i zobaczcie, jakie są kluczowe, czyli oni uważają, że tego młodzi ludzie nie umieją. Ocena danych i filtrowanie informacji, to jest 1 i 3. Ochrona prywatności danych osobowych, że tego młodzi ludzie nie umieją, nie potrafią i tak dalej. Zarządzanie tożsamością cyfrową, czyli tym, jak się pokazujemy w internecie, kim jesteśmy. Zaangażowanie obywatelskie, bo coraz częściej w internecie robimy te rzeczy, które są istotą uczestnictwa w życiu społecznym, tak? Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia, czyli umiemy tak korzystać z technologii, żeby ona nas nie zamordowała. Przy okazji w tym naszym badaniu wyszło, że ta higiena cyfrowa się wymknęła spod buta nie tylko uczniom, ale i nam, nauczycielom. Nawiasem mówiąc, najgorsze wyniki z tych 3 grup, bo badaliśmy nauczycieli, rodziców i uczniów, to najgorsze wyniki z higieną cyfrową mieli nauczyciele. Fajnie, nie? My sami chcemy gonić tych uczniów, a nam się to wymknęło spod kontroli. Akademickim też, żeby nie było tak, ale no tak się właśnie dzieje. No i co z tego wynika? No właśnie kończę. Po pierwsze, na pewno musimy nad tymi technologiami się mocno zastanowić, też pod kątem tego, jak je pedagogicznie wykorzystujemy, a nie technicznie. Musimy się zastanowić, jak uczyć kompetencji cyfrowych, to na pewno. Na pewno musimy pamiętać o nierównościach cyfrowych i o swoich kompetencjach. Zamykając sprawę, ja sobie zdaję sprawę, że wszystkiego dotknąłem tylko, koniecznie rzućcie Państwo okiem na ten slajd, powiem, co jest co, bo ja wiem, że niektóre osoby będą chciały więcej. Pierwsze, to jest darmowa książka, zdalnie eduakcja.pl, darmowa książka, której CEO było patronem też i zresztą jest tam artykuł Jędrzeja Witkowskiego o zarządzaniu dyrektora, jak dyrektor powinien zarządzać. Wydana przez nas książka darmowa, wiele osób ją zna, na Wielkanoc już była. Dobra, ciągle aktualna o edukacji zdalnej, mądrej, z myśleniem o kompetencjach cyfrowych. Cała książka z tego badania z pandemii Zdalne Nauczanie .org, to jest badanie uczniów, rodziców, nauczycieli, naprawdę pouczające, zachęcam, żeby sobie ściągnąć. Ten raport, jak Państwo wygooglujecie, UKIDS Online 2018, to jest polski raport o w ogóle tym, co młodzi ludzie robią w sieci. Można się zdziwić, jak ktoś poczyta dokładnie, że może być inaczej, niż sobie myśleliśmy. Jak ktoś czyta po angielsku, można zerknąć na raport UKIDS Online 2020, to jest taki raport 20 krajów, to pokazywałem 2 slajdy z tego raportu. I możecie Państwo zerknąć na e-skills, L, poka, nie powinno być L, jakoś mi się tutaj wpadło dodatkowo. Tam są te raporty ekspertów, też po angielsku niestety, no ale na razie po polsku tego jeszcze nie zdążyliśmy wydać. Okej, szanowni Państwo,
zdaję sobie sprawę, że podotykałem różnych rzeczy, że może trochę namieszałem i trochę różnych oczywistych oczywistości pokazałem, że nie są oczywistymi oczywistościami. Oczywiście można by więcej, ale wiecie, co za dużo, to niezdrowo i to się też za bardzo namiesza. Bardzo Państwu dziękuję za to, że zechcieliście mnie wysłuchać. Sam jestem ciekawy, jak będziecie komentować w tym panelu za chwilkę, któremu się będę przysłuchiwał i jakie pytania. Teraz już będę mógł spokojnie w luksusie czytać, co Państwo piszecie na czacie. Dziękuję za tę możliwość spędzenia z Państwem razem czasu i też z niecierpliwością czekam na panel. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Jacku. Dzięki za super ciekawy wykład i też taką dyscyplinę czasową, mimo ogromu materiału, który miałeś dla nas przygotowane. Ja, jeśli dobrze rozumiem, popraw mnie może, jeśli gdzieś tutaj widzę jakieś przekłamanie, też tę Twoją narrację trzeba czytać jako nie jako oskarżenie pod adresem młodych ludzi, tylko taką przestrogę dla nas jako osób, które z młodymi ludźmi pracują i zachęcają ich do korzystania z różnych rzeczy, no bo rzeczywiście różne oczywistości tutaj w tym wykładzie obalałeś. Dzięki też, że powiedziałeś jasno o tej technologii, o tym, że technologia sama w sobie nie zbawi edukacji, tak, i że nie zastąpi nigdy nauczyciela. Też często to powtarzamy. Ja się uśmiechałem szeroko, jak mówiłeś o telewizorach, bo to był chyba ten etap, kiedy ja trafiłem na swoją edukację, kiedy przeżywaliśmy fascynację telewizorami. I potwierdzam na własnym przykładzie, że to nie była najlepsza metoda edukacyjna. Nie było tak nowocześnie, jakby się mogło wydawać. Ja bardzo dziękuję i rzeczywiście tak jest, jak mówisz. Jakbyście Państwo chcieli takiego jednego hasła na koniec, to bym powiedział, żebyśmy kwestionowali samych siebie z naszymi założeniami co do młodych ludzi. Żebyśmy mieli na tyle pokory, żeby umieć powiedzieć sobie, a może moja oczywista oczywistość, którą mam w głowie na temat młodych ludzi, nie jest prawdą. I mogę to zweryfikować, czytając wyniki badań, dlatego odesłałem, ale mogę to choćby zweryfikować tym, że zapytam o coś, co mi się wydaje oczywiste. Że nie powiem, nie zapytam, bo wiem. Mówię o pytaniu samego młodego człowieka. No i już kończę, dziękuję. Fajnie, dzięki jeszcze raz, dziękuję bardzo. Tutaj równolegle odbywała się dyskusja, w której też stawialiśmy hipotezy na temat tego, z czego to wynika, że młodzi ludzie różnych rzeczy nie umieją, ale też nie dają nam o tym znać. Była mowa między innymi o kulturze błędu, popełniania błędów. I temu się teraz troszeczkę będziemy bardziej przyglądali, bo truizmem jest powiedzieć, że rola nauczyciela jest kluczowa. No i teraz będziemy zastanawiali się nad tym, jak nauczyciele mogą w tej trudnej sytuacji, w której jesteśmy teraz, kształtować kompetencje proinnowacyjne, między innymi umiejętność współpracy, o której też była mowa w Twoim wykładzie, robiąc to właśnie w formacie edukacji zdalnej. Zapraszam w związku z tym do panelu i poproszę teraz panelistów o włączenie kamer i mikrofonów, żebyśmy wszystkich Państwa zobaczyli. Prawie wszystkich już widzimy. O, jest Martin, super. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami panel. Ja przedstawię na początku naszych panelistów. Bardzo też dziękuję Wam za przyjęcie zaproszenia do naszego spotkania. Są z nami pani Agnieszka Jankowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Armii Krajowej w Ostródzie. Dzień dobry, witam Agnieszka. Witam. Pani Anna Czyżycka, Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Binczarowej. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Marta Jagiełło, Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Rogolinie. Dzień dobry. I to są uczestniczki programu Szkoła dla Innowatora, dlatego pozwoliłem sobie Was też w pierwszej kolejności przywitać. Bardzo się cieszę, że przyjęłyście nasze zaproszenie. I są z nami pan Tomasz Kulasa, zastępca dyrektora w Departamencie Podręczników Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Witam. Dobry wieczór. I pan Marcin Łata z Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się. Mamy sporo ciekawych gości, niewiele czasu, w związku z tym będziemy starali się temu panelowi nadać taką dynamiczną formułę krótkich wypowiedzi, to tak też w miarę w ramach przypomnienia dla naszych panelistów, ale chciałbym, żebyśmy ten panel rozpoczęli od takiego pytania do pana dyrektora, w ogóle o to, jakie znaczenie mają kompetencje proinnowacyjne. Te kompetencje, którymi się zajmujemy, współpraca, samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, liderstwo, zarządzanie sobą, jakie one mają znaczenie w ogóle w podstawie programowej no z perspektywy Ministerstwa Edukacji i Nauki?
Dziękuję bardzo. Tak na początek to w ogóle powiem, że wystąpienie pana profesora trochę zaburzyło mi to myślenie, że tak powiem, bo tam właśnie, tak sam podkreślił, poruszył dużo różnych wątków, które moglibyśmy rozmawiać, ale wracając do pana pytania, to zdecydowanie muszę odpowiedzieć, że to znaczenie kompetencji w podstawie programowej jest bardzo duże i już chodzi o to, że właśnie w tych celach ogólnych wspomnianych w preambule podstawy wprost odnosimy się do tych kompetencji, gdzie wymieniamy takie między innymi kompetencje jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwijanie umiejętności krytycznego, logicznego myślenia, umiejętność pracy zespołowej, rozbudzanie ciekawości poznawczej i pozostałe już nie będę wszystkich wymieniał. I te kompetencje przewijają się przez wszystkie przedmioty. No wiadomo, w jednych bardziej, w innych mniej. Niektóre kompetencje są obecne na każdym przedmiocie siłą rzeczy. I to, jak one są realizowane, to właśnie pozostawiamy nauczycielowi, który sam dobiera sposoby i metody kształtowania tych kompetencji. Czy te kompetencje, które mamy, czy ten opis kompetencji, który mamy w podstawie programowej, się pokrywa z tymi kompetencjami poinnowacyjnymi, które są w szkole dla innowatora? No tu jest chyba kwestia po prostu zdefiniowania, czy podchodzenia do definicji poszczególnych kompetencji, bo patrząc na same puste określenia, to może się wydawać, że one no, nie mają ze sobą wiele wspólnego. Natomiast gdy się wgłębimy w to, co rozumiemy przez poszczególne kompetencje, to okazuje się, że jest dużo punktów zbieżnych, ale no, zgadza się, że część tych kompetencji tak zwanych proinnowacyjnych wymaga rozwinięcia i wzmocnienia. Dlatego też zależy nam bardzo na efektach tego projektu, na tym, co wyniknie z analizy podstawy programowej właśnie w tym projekcie, w jaki sposób te zapisy dają możliwość kształtowania kompetencji i jakie ewentualnie nie tylko zmiany, jeżeli chodzi o podstawę programową, ale w ogóle zmiany systemowe są nam potrzebne do tego, żeby te kompetencje proinnowacyjne określone w projekcie mogły być realizowane w jak największym stopniu. Dlatego też no, wyczekujemy z niecierpliwością tego, jakie będą rezultaty tego projektu i rekomendacje z tym związane. Dziękuję bardzo. Dzięki raz jeszcze za przypomnienie o tym wyzwaniu, które przed nami, takim wyzwaniu też, które stoi przed tym projektem, że to nie tylko pracujemy tutaj z 20 szkołami, ale też próbujemy razem z Państwem i na podstawie tego, co mówicie nam o tym, co działa, co nie działa w tym projekcie, wypracować rozwiązania, sugestie, propozycje dla resortu odpowiedzialnego za edukację, za innowacyjność, również jak zmieniać polski system. To jest duża odpowiedzialność, ale też duża przyjemność, żeby w takim projekcie wziąć udział. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz, żebyśmy zeszli do szkoły i takie pytanie do pani dyrektor, do ciebie Agnieszko. Co się sprawdza u ciebie w szkole? Jak ty wspierasz w tym okresie nauczycieli, tworząc im taką właśnie możliwość, ułatwiając im rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych? Co działa u ciebie w szkole? Myślałam o tym, co byłoby najistotniejsze dzisiaj i myślę, że po pierwsze to nie przeszkadzać. Bardzo bliskie jest mi takie myślenie, od którego zaczął swoje wystąpienie pan minister Tomanek, że innowacyjność jest w każdym z nas. I istotne, naprawdę kluczowe było to, żeby nauczycielom przywrócić wiarę, że są innowacyjni, potrafią być kreatywni i że mają odwagę tacy być. Rozmowa i jakby budowanie tego modelu myślenia o sobie, o nauczycielu i odkrycie tych uzdolnień w sobie pozwoliło tak naprawdę wykonać kolejny krok, czyli tworzyć przestrzeń, tak, do rozwoju, tą przestrzeń wielowymiarową, bo myślę, że oczywistą kwestią jest taka przestrzeń materialna, kiedy mówimy o wyposażeniu, aranżacji miejsca pracy, wnętrza, zadbania o to, żeby
nauczyciel, przychodząc do szkoły, mógł pracować na sprzęcie, który dobrze działa, po to, żeby internet był szybko działający, z dużą ilością, odpowiednią ilością przepustowości i cała ta strona techniczna. Ale myślę, że to jest stosunkowo prosta rzecz do wypracowania, natomiast ta przestrzeń, którą można tak ogólnie nazwać przestrzenią rozwoju, rozwoju osobistego nauczycieli i rozwoju, który zatem tak naprawdę pozwoli rozkwitać uczniom. Kiedy blisko bardzo do wielu tez profesora Pyszalskiego było mi, ale również ta, że nigdy nie zgadnę, co myślą albo czego potrzebują, jeśli ich o to nie zapytam. I zaczęłam po prostu pytać najnormalniej, czego potrzebują do tego, żeby pracować komfortowo, żeby rozwijać u uczniów umiejętności, zdolności, które w nich odkrywają, a nie mają do tego warunków. I wtedy ustaliliśmy, że potrzebna jest im przestrzeń na pracę, na popełnianie błędów, na skomunikowanie ze sobą, na wytwarzanie wspólnych projektów pomiędzy nauczycielami. Ta przestrzeń współpracy otwiera się coraz szerzej, głębiej. Myślę, że wynika to z między innymi takiej gotowości do popełniania błędu i do tego, żeby ustawić miarą rozwoju to, że jestem lepszy od siebie samego z wczoraj, nie od koleżanki i kolegi. To jest taka powszechna narracja, którą staramy się w szkole upowszechnić w odniesieniu do nauczycieli, w odniesieniu do uczniów. I każdy może w tej sytuacji czuć się też bezpiecznie. Nauczyciele akcentowali, że dla nich ważne jest to poczucie bezpieczeństwa, że jeśli popełnią błąd, zrobią coś, czy zaplanują jakieś działanie i niekoniecznie z jakichś powodów osiągną taki rezultat, który zakładali, to mają poczucie, że mogą też liczyć na obecność i towarzyszenie dyrektora w tej sytuacji. Możemy wspólnie ten temat rozwiązać, możemy wspólnie o tym rozmawiać i poszukać rozwiązań, tak? Zawsze w grupie, zawsze w zespole i zawsze odpowiadając sobie na pytania, które stają się trudnością, czy wspólnie rozwiązując te wyzwania. Jeśli mówimy o tej przestrzeni rozwojowej, akcentujemy bardzo mocno zaufanie. To jest kluczowa atmosfera, ta kultura organizacyjna szkoły, miejsca rozwoju musi opierać się na relacji, na zaufaniu, na tym, że również mogę powiedzieć dyrektorowi szkoły o swojej porażce i o swoim sukcesie i nie ma ani w jednym, ani w drugim komunikacie nic, co może zagrażać mnie jako osobie, mnie jako pracownikowi szkoły, nauczycielowi. To jest niezwykle ważne. Ale też myślę, wzajemne inspirowanie. Bardzo wiele daje to, że stajemy się otwarci też jako dyrektorzy, ale podsuwamy myśli, te filmy czy rozmowy TED, które stają się jakimś elementem rady pedagogicznej, czasem życzeń, czasem niespodzianki, którą zamieszczamy sobie wzajemnie na początek dobrego dnia, budują też taką atmosferę, że przychodzę do tego miejsca, w którym pracuję, w którym się rozwijam i w którym mogę swobodnie rozwijać kompetencje swoje i moich uczniów. Super. Dzięki bardzo, Agnieszko. Dzięki za to, że powiedziałaś o zaufaniu. To jest jedna z wartości też tego projektu, tak staramy się go budować. Ale też zapamiętuję dla siebie osobiście to, co powiedziałeś na samym początku, takie stwarzanie przestrzeni, ale nie takie właśnie abstrakcyjne, ale takim też prostym pytaniem, jak mogę ci pomóc. Tak? To dla mnie osobiście bardzo cenne. Dzięki za podzielenie się tą myślą, tą praktyką. Teraz do Marty pytanie. Marto, z perspektywy nauczycielskiej, co w twojej praktyce najlepiej się sprawdza właśnie w zakresie rozwijania kompetencji proinnowacyjnych? Mm-hmm. Jak ty to robisz? Tak, jak ja to robię. Tak naprawdę dzięki uczestniczeniu w programie Szkoła dla Innowatora miałam możliwość i mam dalej w dalszym stopniu rozwijania w pełni kompetencji proinnowacyjnych u moich uczniów.
I wraz z gronem pedagogicznym pod koniec sierpnia podjęliśmy decyzję, że w tym roku będziemy rozwijać 3 kompetencje proinnowacyjne u naszych uczniów. Mianowicie postawiliśmy na współpracę, na samodzielność myślenia oraz na zarządzanie sobą. I od września, najpierw stacjonarnie, a teraz już od października online, zdalnie, staramy się razem z naszymi uczniami, bo my się też tego uczymy. My nauczyciele, my nasi, i nasi uczniowie staramy się rozwijać kompetencje proinnowacyjne. Robimy to dzięki zadaniom interdyscyplinarnym. Jeżeli chodzi o zadania interdyscyplinarne, to nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w takich zadaniach raz w miesiącu. Raz w miesiącu daliśmy naszym uczniom możliwość rozwiązywania zadań interdyscyplinarnych przez około godzinę i 40 minut. Nasi uczniowie rozwiązują zadania interdyscyplinarne w grupach, ponieważ tak jak już wspomniałam, ważna jest dla nas współpraca między naszymi uczniami. Zadania interdyscyplinarne albo są oparte o autorskie pomysły naszych nauczycieli, albo korzystamy z pomysłów zadań przygotowanych przez ekspertów szkoły innowatora, dla innowatora. Dla nas bardzo ważne jest to, że zadania interdyscyplinarne w pełni opieramy o treści podstawy programowej. Czyli okazuje się, że tak naprawdę kreatywność nauczycieli pozwala na to, żeby uczniowie rozwijali właśnie kompetencje proinnowacyjne w oparciu o podstawę programową. I może ja teraz króciutko powiem, w jaki sposób rozwijamy poszczególne umiejętności. Mogę teraz? Tak, króciutko, tak. Dobrze. Współpracę rozwijamy przede wszystkim zdalnie. Poprzez to już umożliwiamy naszym uczniom pracę w pokojach pracy. Najpierw pracowaliśmy na Zoomie w pokojach pracy. Teraz od września pracujemy również w aplikacji Teams. Tam uczniowie dzielą się swoją wiedzą, korzystają również z zasobów tego, co inni uczniowie potrafią. Dzielą się różnymi informacjami ze sobą. Również pomagają ze sobą. Stawiamy tutaj na pomoc koleżeńską. Samodzielności myślenia uczymy uczniów poprzez wprowadzenie ich w kulturę myślenia krytycznego. I ja w mojej pracy z uczniami stosuję najczęściej 4 rutyny myślenia krytycznego. Są to takie rutyny, dzięki którym uczniowie wiedzą, czego się nauczyli podczas danego zadania, wiedzą również, w jaki sposób się tego nauczyli, po co się tego nauczyli i gdzie poza szkołą mogą taką wiedzę wykorzystać. Dodatkowo również uczniowie nasi uczą się takiej selektywności informacji. Z różnych źródeł, które im proponujemy, mają możliwość wybrania dla siebie tylko tych informacji, które są dla nich kluczowe. Później sami stwarzają sobie, ale my również im stwarzamy, taką okazję do dyskusji na forum o tym, co dla nich jest najważniejsze. Również w mojej praktyce nauczycielskiej często stosuję metodę lekcji odwróconej, gdzie również podpowiadam uczniom, daję im wskazówki związane na przykład z materiałem gramatycznym, ponieważ jestem językowcem, często uczę różnych zagadnień gramatycznych i uczniowie w swoim czasie mają możliwość przyjrzenia materiałów, a na lekcji zdalnej spotykamy się po to, żeby zdobyte informacje wykorzystać w praktyce. To też jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby właśnie pokazać uczniom, że to, czego się uczą, różne fakty, są później do wykorzystania w realnym życiu. Dodatkowo też zachęcam moich uczniów do tego, aby nauczyli się zarządzania sobą. Chcę im pokazać, że mają wpływ na decyzyjność i mają wpływ na swoją sprawczość. Uczniowie sami wybierają sobie zadania interdyscyplinarne na podstawie celów i kryteriów sukcesu, które my nauczyciele tworzymy w języku ucznia, tak żeby one były dla uczniów zrozumiałe. Dodatkowo uczniowie sami decydują, ile czasu poświęcą na wykonanie takiego mini zadania w zadaniu interdyscyplinarnym. Wyznaczają do tego tak zwanego strażnika czasu, czyli osobę, która nadzoruje przebieg zadania. Dodatkowo też zachęcam moich uczniów do tego, żeby tworzyli różnego rodzaju mapy mentalne, schematy, czyli żeby zarządzali również swoją wiedzą. Dziękuję. Dzięki Marto za te przykłady. Super, to jest ciekawe. Cieszę się, że podjęliście wyzwanie z zadaniami interdyscyplinarnymi i że pokazujecie, że można też z nimi pracować w czasie edukacji zdalnej. To też jest inspirujące. Będziemy się w czasie szkoły zimowej też między innymi
tym tematem zajmowali, więc mam nadzieję, że też będzie więcej okazji, żebyś i ty, i pozostali nauczyciele z Rogolina podzieliła się swoimi doświadczeniami. Aniu, pani Anno, do ciebie podobne pytanie. Powiedz proszę o tym, jak ty działasz, co sprawdza się u ciebie w twojej pracy w zakresie kształcenia kompetencji proinnowacyjnych. Mm-hmm. Drodzy Państwo, jak myślałam, o czym mogłabym powiedzieć, to tak sobie myślę, że łączę w swojej pracy, ponieważ jestem nauczycielem, a jednocześnie prowadzę treningi pamięci, więc zajmuję się bardzo mocno kreatywnością, treningi pamięci i treningi twórczości, więc mogę Wam zwrócić uwagę, czy zaprosić Was do tego, żebyście wszystko to, co wykorzystuje się w treningach twórczości, twórczego rozwiązywania problemów, a co jest taką małą sytuacją edukacyjną, próbowali stosować na lekcjach takich normalnych, 45-minutowych, w formule czasu 5 minut, 10 minut, bo zadania interdyscyplinarne, odwrócone lekcje, projekty społeczne, projekty edukacyjne są genialne, genialne, natomiast mocno tak angażujące. Natomiast my, jako nauczyciele, możemy stworzyć takie mini sytuacje, które jednocześnie będą kształcić u dzieci funkcje poznawcze, więc między innymi rozwiązywanie problemów, między innymi samodzielność myślenia. Przyjmuje się w treningach twórczości, że 16-godzinny trening twórczego rozwiązywania problemów działa. Jeśli tak sobie pomyślę o moich lekcjach języka polskiego 5 godzin w tygodniu, o moich lekcjach historii 2 godziny w tygodniu, to ja mam genialne pole do popisu. Podobnie moje koleżanki. Więc teraz być może przyda Wam się to, co powiem, czy te ćwiczenia, te zdania, które niesamowicie otwierają i pomagają dzieciom w takich mini, malutkich sytuacjach edukacyjnych rozwijać umiejętność myślenia pytajnego, myślenia kombinacyjnego, myślenia transformacyjnego, wszystkiego tego, co jest potrzebne, niezbędne do tego, żeby rozwiązać problem. Zaczynamy od malutkich kroków. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pytaniu, na przykład dom jest dla mnie. Jeśli zadam, mam na przykład fraszki Jana Kochanowskiego albo jakikolwiek motyw domu w literaturze. Jeśli zadam pytanie dzieciakom, dom jest dla mnie, wygeneruj jak najwięcej pomysłów, jak najwięcej. Faza zielonego światła, nikt nie może nic krytykować, nikt nie może nikogo blokować. I teraz okazuje się, że w pewnym momencie, jak nawet Wy sobie teraz Państwo pomyślicie, to tak, może być dom dla mnie ostoją, spokojem, bezpieczeństwem, czy miejscem bezpiecznym, miejscem, gdzie mogę dobrze zjeść, mogę fajnie pograć, miło spędzić czas. Natomiast, żeby uczyć dzieciaki rozwiązywania problemów i myślenia, które jest potrzebne do tego rozwiązywania problemów, warto jest zmienić perspektywę, więc do tego można wykorzystać przypadkowe słowo. Przypadkowe słowo może być na przykład mysz pod miotłą, tu akurat kilka słów, albo kominiarz, albo deszcz. I teraz co by powiedział deszcz, co by powiedział kominiarz, co by powiedziała mysz pod miotłą? To są takie przykłady, które są, brzydko mówiąc, żywcem wyciągnięte z podręczników kreatywności. Jeśli na przykład prowadzę zajęcia z dzieciakami na początek lekcji, mogę ich poprosić o to, żeby zrobiły metodę, czy zaproponować im metodę Leonardo da Vinci, czyli biorą długopis, kartkę, piszą sobie z zamkniętymi oczami w pęcie, na przykład, co nie piszą, przepraszam, rysują, obojętne jakie linie, to nie mogą być konkretne rysunki, umieszczają to na grupie na Messengerze, bo takie grupy mamy podtworzone i potem końcem lekcji uczę ich teraz myślenia kombinacyjnego. Jeśli lekcja dotyczy powstania listopadowego, to ich zadaniem jest na przykład wykorzystanie tego rysunku, który stworzyli, do notatki. Mieliście, jak byliście na różnych webinarach ze Szkoły dla Innowatora, na pewno słyszeliście o kartach Gipsy albo o kartach Eco. To są takie karty, które są mocno odrealnione. Jeśli na przykład mówię, czy mamy temat związany z wolną elekcją na historii, temat jest opracowany, omówiony i końcem lekcji mam 10 minut na to, żeby dzieciaki zrobiły notatkę, ale do tej notatki wykorzystały jakąkolwiek kartę Dixit, którą mam zamieszczoną, jesteśmy w formule nauczania zdalnego, gdzieś tam w dokumentach udostępnionych
dla dzieciaków. Nie wiem, czy słyszeliście. Muszę przeprosić Cię, Aniu, i postawić kropkę, bo czas nas bardzo goni, ale bardzo Ci dziękuję za to poruszenie tego wątku właśnie małych sytuacji edukacyjnych. My to nazywamy też takimi praktykami nauczycielskimi, które można rzeczywiście w ramach poszczególnych zajęć przedmiotowych poświęconych też innej tematyce wdrażać. Zachęcam też Państwa do tego, żebyście się podzielili tymi, jakie Wy macie pomysły na takie małe sytuacje edukacyjne na czacie naszym. A tymczasem my zmienimy troszeczkę perspektywę i zadam pytanie panu Marcinowi Łacie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Panie Marcinie, te wszystkie kompetencje, o których my tutaj mówimy, które z nich z Państwa perspektywy są takie kluczowe dla, no właśnie, dla innowacyjnych przedsiębiorców, bo Państwo się zajmujecie między innymi innowacyjnością polskiej gospodarki. Co jest kluczowe, co jest najważniejsze z Państwa perspektywy? Przede wszystkim bardzo dziękuję i za zaproszenie. I takie budujące jest to, że 300 osób o tej porze i to nauczycieli, którzy czasu zbyt dużo nie mają, uczestniczą właśnie w spotkaniu, które no, nie jest wcale lekkie i przyjemne, choć atmosfera bardzo dobra. Za to serdeczne dzięki. Pytanie dotyczy trochę tego, dlaczego w ogóle zainteresowaliśmy się tym projektem jako resort od gospodarki. No, wielokrotnie spotykając się z przedsiębiorcami, czy zlecając różne analizy, uczestnicząc w dyskusjach, dochodzimy do wniosku, że gdzieś jesteśmy w połowie drogi, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. Znaczy, my już nie jesteśmy krajem, który tylko nadrabia zaległości, tylko zaczynamy w wielu dziedzinach być całkiem zaawansowani, ale ogólnie ten obraz nie jest jeszcze zbyt wesoły. Znaczy, to jest taki moment, kiedy albo pójdziemy w stronę taką, że będziemy się rozwijać dalej, produktywność gospodarki będzie rosła i będziemy bardziej zaawansowani w rozwoju, albo troszeczkę zatrzymamy się w tym rozwoju i będziemy tam dosyć długo. Stąd w tych wielu dyskusjach dotyczących innowacji pojawiał się motyw edukacji. I jeśli mamy szukać przyczyn takiego stosunkowo jakby powolnego procesu zmian w innowacjach, to właśnie w kompetencjach, które sprzyjają innowacyjności. To w tej ekspertyzie czy w projekcie, którą myśmy zlecili dotyczącą kompetencji proinnowacyjnych jest im 18. Państwo zajmujący się projektem ubrali je w 5 wiązek. Właściwie trudno to wybrać te, które są najważniejsze. Natomiast jeśli miałbym, to z perspektywy zmian, które zachodzą bardzo szybkich i dosyć radykalnych jednak, my nie widzimy tego uczestnicząc w tym. Natomiast porównując różne rewolucje przemysłowe, które w historii gdzieś się zadziały, to ta jest najszybsza. Te zmiany, które teraz zachodzą, są bardzo szybkie i konsekwencją jest to, że te umiejętności, które mamy, będziemy musieli dość często zmieniać i zdolność do, taka adaptacja do tych zmian, zdolność do zmiany swoich uzupełniania, uczenia się przez cały czas w zasadzie, to jest, wydaje się, kluczowe w tej chwili. Była mowa. Pani Marta też mówiła o zadaniach interdyscyplinarnych. Z punktu widzenia innowacji kluczowe znaczenie. Smartfon, którym się posługujemy, to jest owoc takich prac interdyscyplinarnych. To jest i elektronika bardzo zaawansowana, pewnie materiały, ale też prace takie zupełnie z dziedzin społecznych, bo trzeba zaprojektować odpowiednie interfejsy, odpowiednie narzędzia, które ludzie muszą używać i użytkować i rozumieć. Więc właśnie to jest przykład, jak takie działania w szkole podejmowane dotyczące interdyscyplinarności później mogą się przerodzić w bardzo zaawansowane produkty. No i właśnie pamiętajmy o tym, że jeżeli robimy to po to, żeby gdzieś utrzymać się na fali, znaczy to jest trochę, mówiąc górnolotnie, no, nasza przyszłość. Dziękuję bardzo. Pełna zgoda, że to nasza przyszłość i myślę, że warto sobie też o tym od czasu do czasu przypominać. Adaptacja do zmian, zabieramy to jako takie wyzwanie, bo rzeczywiście te zmiany zachodzą coraz szybciej i każda kolejna jest jeszcze szybsza niż te, do których przywykliśmy już
przynajmniej w pewnym zakresie. Wracam do pana dyrektora jeszcze, do pana Tomasza Kulasy. W tym trudnym okresie edukacji zdalnej, bo jesteśmy w takim momencie trudnym dla szkół, czy państwo z perspektywy resortu widzicie też jakieś kompetencje, które szczególnie teraz warto rozwijać, na które szczególny nacisk warto położyć w tym okresie, w którym jesteśmy obecnie? Jak to wygląda z państwa perspektywy? Co najważniejsze teraz w tym kryzysowym momencie? Jeżeli chodzi o to, co teraz jest dla nas takie, co uważamy, że warto wzmocnić, to no, to, co pan zauważył, czyli ta sprawa związana z tym, że to, że nam się wydawało, że uczniowie, czy nam się wydaje, że uczniowie mają większe umiejętności w tym obszarze cyfrowym niż w rzeczywistości, to tutaj to jest takie no, zaskoczenie, raczej i minus niż i plus. I to jest właśnie ta rzecz, na której warto, myślę, naszym zdaniem się skupić i spróbować coś z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o taki ogólny zakres, ogólne kwestie rozwijania kompetencji w szkołach, nie tylko w tym okresie zdalnym, ale też i w przyszłości, to tutaj jak gdyby z jednej strony z takiej perspektywy bezpośredniego kontaktu z uczniem, to myślę, że ciężko wskazać te, które są ważniejsze, które mniej ważne, bo to zależy od danego ucznia i od tego, co jest mu bardziej potrzebne, czy lepiej jak gdyby sprawić, żeby te jego umiejętności były kompletne, czyli żeby z każdego obszaru były jakieś rozwinięte, czy wzmacniamy te umiejętności, które u niego już zauważamy i które według nas będą dla niego najbardziej przydatne. Natomiast z punktu widzenia systemu, to ja tutaj chciałbym pewne lokowanie produktu zrobić i przedstawić państwu zintegrowaną strategię umiejętności. To część państwa zapewne już zna ten dokument. Ona się składa z części ogólnej i części szczegółowej i ta zintegrowana strategia umiejętności gdyby definiuje plan działania czy politykę w zakresie rozwijania umiejętności w kontekście uczenia się przez całe życie, czyli nie tylko w tym okresie szkolnym, tej edukacji formalnej, ale też w tym okresie, kiedy już wychodzimy z tej edukacji formalnej i właśnie w późniejszym okresie życia aż do końca. I tutaj, jeżeli chodzi o tą strategię, zintegrowaną strategię umiejętności, to tutaj wyróżniamy trzy takie grupy kompetencji. Pierwsze to są tak zwane umiejętności i tutaj jeszcze jedna uwaga, tu już nie mówimy o kompetencjach, tylko w ogóle o umiejętnościach. I mamy pierwszą grupę, to są umiejętności podstawowe, które zostały zdefiniowane jako rozumienie, tworzenie informacji, wielojęzyczność, umiejętności matematyczne w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii. Dalej mamy takie umiejętności przekrojowe, szeroko rozumiane jako cyfrowe, osobiste, społeczne, obywatelskie w zakresie przedsiębiorczości, świadomość, ekspresja kulturalna, myślenie krytyczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, zdolność adaptacji do nowych warunków. I trzecia taka grupa to są umiejętności zawodowe, czyli zdolność wykorzystania wiedzy z określonej dziedziny oraz nabytych sprawności do wykonywania określonych specyficznych dla danej kwestii działań. Więc tutaj w tym dokumencie są też rozpisane takie bardziej szczegółowe rozwiązania, jak to zamierzamy realizować, w jakiej jak gdyby perspektywie. I ten dokument będzie dla nas takim wyznacznikiem na najbliższe lata właśnie, w jaki sposób mamy te umiejętności rozwijać. Oczywiście do tego też dojdzie później to, co rezultaty szkoły dla innowatora. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki też za przypomnienie o tej takiej potrzebie podążania za potrzebami i za potencjałem ucznia. Myślę, że też w tych wszystkich kompetencjach, o których mówimy, nie możemy tego gubić i staramy się też cały czas o tym pamiętać. Jesteśmy lekko po czasie, ale ponieważ tutaj dużo było komentarzy z podziękowaniami za konkretne pomysły, więc jeszcze zapytam te uczestniczki przede wszystkim, zanim zamkniemy panel, o takie ostatni pomysł, jakieś wskazówki, co w waszej szkole zadziałało. I znowu rozpoczniemy od Agnieszki, potem jeszcze Ania, Marta,
a potem oddam głos jeszcze panu Marcinowi i profesorowi Pyrzowskiemu. Agnieszko, jakiś jeden pomysł jeszcze, z którym chciałabyś nas zostawić. Co się u ciebie sprawdziło? Króciutko powiem o tym, że powołaliśmy jedynkową Akademię Kreatywności, czyli JAK. Natomiast przygotowujemy i pracujemy nad tym, żeby nauczyć naszych uczniów funkcjonowania społecznego w kontekście obywatelskiego budżetu. Będą lada moment tworzyć miejsca, które są im w szkole najbardziej potrzebne, w których chcieliby odpoczywać, pracować, się bawić, tworząc od początku do końca projekt, który będzie budżetowany ze środków Rady Rodziców. W największym skrócie. Super, uczniowski budżet obywatelski, fantastycznie, bardzo ci dziękuję. Aniu, jeszcze jakiś pomysł od ciebie, jakaś inspiracja? Sporo ich, natomiast to, co ostatnio się dzieje, to laboratoryjny trening kreatywności, czyli to są zajęcia dodatkowe, gdzie stawiamy na twórcze rozwiązywanie problemów i na współpracę i uczymy tego trzy osoby. Mamy trzy grupy, jesteśmy na zdalnym nauczaniu, więc wszystkie zadania, jakie proponujemy dzieciakom, obserwujemy w ich pokojach, nie odzywamy się totalnie, a potem na forum najpierw dzieciaki mówią, co im wyszło, co im nie wyszło, jak by chcieli to poprawić, a potem dostają informację zwrotną jakby od nas, czyli uczą się współpracy, uczą się twórczego rozwiązywania problemów w takich bezpiecznych warunkach i niekoniecznie bazując na wiedzy, bo do dyspozycji mają dwa kamienie, dwa sznurki, naklejkę, nie wiem, bombkę słoinki na przykład. Tak? Dzięki serdeczne. Marto? U nas oprócz rzeczy, o których już mówiłam, świetnie sprawdza się też prowadzenie elementów edukacji daltońskiej. Dbamy w naszej szkole o to, aby uczniowie właśnie potrafili ze sobą współpracować, aby w procesie uczenia się byli samodzielni i odpowiedzialni. To są też dla nas trzy kluczowe kwestie. Element edukacji daltońskiej wprowadzamy od najmłodszych lat. Z elementami edukacji daltońskiej pracują przedszkolaki, pracują uczniowie od klas 1-3, czyli edukacja wczesnoszkolna i uczniowie od klasy 4-8, ponieważ ja uczę uczniów starszych, więc na swoich lekcjach prowadzę lekcje właśnie metodami stacyjnymi. Super. Bardzo to jest ciekawe. To jest dla mnie interesujące, że duża część z nas mówi o kreatywności jako takiej podstawie dla rozwijania tych kompetencji proinnowacyjnych. Jeszcze do pana Marcina tak na koniec. Panie Marcinie, ta kreatywność jest też jakoś istotnym elementem, czy budowanie kreatywności, podstaw dla innowacyjności jest też istotnym elementem państwa pracy, prawda? Czy gdzieś tą kreatywność jeszcze poza szkołą dla innowatora wspieracie? Jak to wygląda? No tak, uśmiecham się z całą pewnością. Bałem się, że zapyta pan, co nam wyszło. Zdarzają się rzeczy, które wychodzą i na przykład ten projekt. Oczywiście zajmujemy się, ja pracuję w Wydziale Polityki i Innowacyjności i z natury rzeczy tematy, które do nas trafiają, są wymagają niestandardowego podejścia i takie nawet w administracji publicznej pracując, rozwiązywanie problemów, które są zaskakujące i codziennie inne, jest standardem. Praca z błędem też. A kreatywność, no wydaje mi się, że w tworzenie właśnie takich instrumentów wsparcia, tworzenie pewnych pilotaży, zwłaszcza kiedy mówimy na przykład o wsparciu dla firm, bo co do zasady tym się zajmujemy, gdzieś w jakimś zakresie staramy się wspierać przedsiębiorców, to wymaga niestandardowego podejścia i takich współpracy, dialogu, nie jest łatwe. Dzięki bardzo, dziękuję. Cieszę się, że też w administracji, nie tylko jak w sektorze pozarządowym, ta praca z błędem ma teraz takie duże znaczenie. Myślę, że musimy się wszyscy tego nauczyć. No tak, tu dużo też mówiliśmy o tym, że ciągle się czegoś uczymy i to pewnie tak musi być. Na koniec chciałbym oddać jeszcze głos, na koniec tego panelu, oddać głos Jackowi Pyrzalskiemu. Tak się umówiliśmy z Jackiem, że Jacek podejmie próbę jakiegoś takiego podsumowania tych różnych głosów. No też w świetle tego, o czym mówił, czyli o wykorzystaniu internetu przez młodych ludzi i o tym, gdzie tutaj to się przecina z tymi kompetencjami proinnowacyjnymi. Jacku.
Och, ja to mam wiele rzeczy odnoszących się do wystąpień. Jak mogę tego o tym powiedzieć, to chętnie powiem. Jak najbardziej. Jak słuchałem wypowiedzi, jak to się wszystko składa, bo się zastanawiam, jak to się złoży. Założenia, o których mówił pan dyrektor Kulasa i właśnie to, co chcemy w przyszłości osiągnąć, jak mówił z kolei pan Marcin Łatak, którzy tak zamykali, otwierali. Ale w środku mieliśmy chyba coś, co dla mnie jest zawsze bardzo istotne w edukacji, czyli takie zejście nie na poziom tego, no ważny jest cel, nie? Ale w praktyce takiej edukacyjnej rzeczywiście on się rozbija na małych rzeczach. Ja się zastanawiałem, co jest punktem przewodnim i we tych wszystkich trzech wypowiedziach pani dyrektor, nie? Pani dyrektor Jagiełło, pani dyrektor Jankowski, pani dyrektor Czyżyk, tam wszędzie było bardzo mocno o tym, o autonomii i o tym, co się robi i o odpowiedzialności, o dwóch rzeczach. Ja może podam taki przykład, bo mi to też jest bardzo bliskie, żeby się przyglądać małym rzeczom i to by było piękne, że się pojawiły takie drobne sprawy, które robią wielką różnicę i ja jestem przekonany, że na tym polega w ogóle edukacja, że my często jesteśmy zbyt zasadniczo ogólni, a nie schodzimy na poziom konkretnej rzeczy, gdzie to się materializuje w praktyce. Bo patrzcie, jak my uczymy młodych ludzi na przykład, żeby coś pamiętali, nie? I coraz częściej jest tak, że uczymy tych najmłodszych tak, że mu wklejamy, żeby miał zadanie domowe, to ja dla niego piszę i mu wklejam kartkę, żeby on nie zapomniał, jeszcze żeby mu mama sprawdziła i tak dalej, nie? Czyli nie mówimy tak, chodźcie się zastanowimy, co zrobić, żeby nie zapominać zadań. Może sobie zakładkę wykonamy, może sobie będziemy wklejać karteczki, albo sami wymyślcie, albo zrób sobie sam zakładkę, albo zrób sobie sam coś. Czyli nie myślę w taki sposób, żeby młody człowiek sam rozwiązał ten problem, że może zapomnieć, tylko mówię, ja zrobię za ciebie, nie? Napiszę w dzienniku elektronicznym, nie wiem, podam ci wszystko i tak dalej. Więc mi to jest bardzo bliskie, że w tym projekcie jest dużo autonomii, w każdym, nie? Bo jak jest i czy mowa o tym, co mówiła pani Jagiełło o tych zadaniach interdyscyplinarnych, gdzie oni sami wybierają, no nie? Czy jest ta wolność wyboru, o tym, co mówiła pani Jankowska, o tej też autonomii, takie ładne słowo przestrzeń, no nie? Że on może zrobić samemu, zdecydować samemu, jak zrobi, ale też, że ona dotyczy nauczyciela, nie? Czy pojawiały się te rzeczy, które też mi są bliskie, związane z tym, żeby młodych ludzi stawiać w sytuacjach nieoczywistych, bo tam były te przykłady, co by powiedziała mysz z podmiotu, nie? Ja pamiętam, jak z moimi uczniami w gimnazjum, czy z moimi wychowankami w ośrodku, w którym pracowałem, graliśmy w takie gry, jak oni się już trochę znali, to też znana gra, ale warto ją przypomnieć, gdzie ktoś wychodzi, wraca, a my się umawiamy, o kim mówimy, a ta osoba może pytać o porównanie. Mówi, a gdyby ta osoba była samochodem, to jakim by była samochodem? A gdyby była zwierzęciem, jakim była zwierzęciem? I oni myślą o sobie, zaczynają się porównywać do innych rzeczy i tak dalej, i się otwiera głowa. Znaczy ja jestem przekonany, że generalnie rzecz biorąc, edukacja się dzieje w małych rzeczach. I to bardzo za to dziękuję, że to się pojawiło w tych wypowiedziach i że te pozornie małe rzeczy się przenoszą na duże sprawy. Są często niedoceniane, nie? Niedoceniane są małe słowa, niedoceniane są małe sytuacje, ale jak się spotyka dorosłego, to on potrafi zacytować z pamięci, co mu powiedział nauczyciel, jak miał 7 lat. Na przykład jakieś ważne słowo we właściwym miejscu czy we właściwym momencie, no nie? Czyli gdzieś to tam się właśnie dzieje. Więc ja dziękuję. A jak się ma do tego internet? No tak samo. Ten internet, zobaczcie, internet, to ostatnie już zdanie, nie będę o tym truł, ale ten internet może robić, zależnie od tego, czy my będziemy mądrzy, może tak ogłupiać, bo będę robił wytnij wklej, bo będę mówił, ej, przynieś zadanie, definicję czegoś. No to on se wydrukuje i przeczyta mi, nie? Ja tak miałem ze studentem na przykład, który czytał ze slajdu, takim jak robot, nie? A ja mówię, a pan to rozumie? A on mówi, nie. A ja mówię, no to po co pan to przynosi, pan nie rozumie? On mówi, no tak zawsze robiłem, no nie? A ja mówię, no ale to jest bez sensu. A panu to mówi, nie przeszkadza, że pan tak czyta niezrozumiały slajd? On mówi, nie. Nie, czyli się nauczył, że to, no i co, nowoczesny student, nie? Wykorzystał internet. Wziął z internetu i wkleił. Ale jakby dostał zadanie na przykład, że ma na ten sam temat znaleźć na przykład dwie informacje, z której jedna jest fałszywa, druga prawdziwa i powiedzieć, dlaczego uznał tą jedną za prawdziwą, a drugą za fałszywą, to na przykład już by nie wklejał na slajd, nie? Tak prosty przykład podaję, jak to jakby zrobić, nie? Że to od nas zależy. Albo internet może uczynić go biernym, może go uczynić aktywnym. Jak mu pokaże miejsca, gdzie ludzie opisują piękne rzeczy. Na jednym z filmów TED jest chłopak, który wymyślił w Afryce, w miejscu, gdzie nie ma prądu, taką pompę, studnię, znaczy pompę, która pompuje wodę w ten sposób, że na górze jest karuzela, gdzie dzieci się kręcą z wioski i pompują wodę. Geniusz. No to jak pokażę coś takiego młodym ludziom,
no to im otworzę głowę, tak? Jak będę takim nauczycielem, który pokazuje takie rzeczy. Ale jak będę kazał wypisać hasło z bliżej nieznanej strony, że mnie nie interesuje skąd, byleby przyniósł i oddał, no to internet będzie go czynił głupkiem, nie? Czyli ja chcę jakby pokazać, że ten internet może być jakby motorem nowoczesności, kreatywności, autonomii w uczeniu się, ale to jest w naszych rękach, to nie jest w rękach internetu, no nie? Bo może równie dobrze być to bardzo spłycający, bardzo ogłupiający jakby narzędzie, więc to jest bardzo, bardzo istotne, nie? Bo niektórzy myślą, że ta technologia nam naprawdę zrobi dobrą robotę, no nie? Obok będzie uczył ktoś mądrze bez tej technologii i zrobi więcej niż ktoś, kto wprowadzi bez sensu technologię. No nie, to jestem przekonany. Bardzo dziękuję. Nie będę więcej opowiadał. Dziękuję Ci bardzo, Jacku. Dzięki, że powiedziałeś o tej autonomii odpowiedzialności. Zrobiłeś robotę podsumowania panelu, bardzo się z tego cieszę. I dzięki też za ten głos o tym, co zmienia internet, bo mamy takie poczucie też w CEO i nawet pisaliśmy o tym niedawno, że on wszystko zmienia i nic nie zmienia, w tym sensie, że nadal to jest edukacja, która jest procesem społecznym, że ona się nadal wydarza w dialogu, że nadal to, co pomaga, to jest jasność celów, informacja zwrotna, uczenie we współpracy, etc., etc., niezależnie od tego, czy internet w tym jest, czy pracujemy stacjonarnie. Bardzo Państwu dziękuję za ten panel, dziękuję Państwu, naszym panelistom, dziękuję bardzo też Państwu nauczycielkom, nauczycielom, którzy z nami byliście, za całe dzisiejsze spotkanie, za to, że ten wieczór poświęciliście na rozmowę z nami o edukacji. Mam nadzieję, że zostawiamy Państwa z kilkoma wątkami takimi ciekawymi, inspirującymi do przemyślenia, a jednocześnie zapraszam Państwa do tego, żebyście spotkali się z nami po raz kolejny już na kolejnych spotkaniach, terminach szkoły zimowej. Część z Państwa zaczyna to spotkanie już pojutrze, a dyrektorzy nawet jutro, więc mam nadzieję, że będziemy mogli też na gorąco przedyskutować jakieś rzeczy, o których dzisiaj była mowa. Chcę powiedzieć też, że rozumiemy, że to uczestnictwo w szkole zimowej jest trudne w takiej formule online'owej i że jest wyzwaniem i bardzo Państwu też raz jeszcze dziękujemy za to, że Państwo to wyzwanie z nami podejmujecie. Mamy nadzieję, że to będzie fajne doświadczenie, ciekawe, inspirujące, rozwijające te 5 dni, które razem spędzimy, razem z trenerami, którzy w Szkole dla Innowatora pracują. Ostatnie tygodnie też nad tym pracowaliśmy, żeby to był dobrze spędzony z Państwem czas. I chciałbym jeszcze na koniec podziękować całemu zespołowi Szkoły dla Innowatora, który tutaj z nami pracuje, nie tylko trenerom, ale w szczególności teraz pracownikom, którzy na co dzień pracują tutaj z nami w biurze nad tym projektem. Ja mam dzisiaj zaszczyt w ich imieniu mówić, ale to oni wykonują całą robotę, więc dla Was szczególne podziękowania, bo nie byłoby ani tego webinarium, ani żadnego innego wydarzenia, gdyby nie Wasze zainteresowanie, zaangażowanie i taka codzienna praca, o której cały czas słyszymy od uczestników, że jest wykonywana z troską i z myśleniem o tym, żeby ten projekt jak najlepiej służył nauczycielom, więc Wam za to dziękuję. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu. Dobranoc, dziękujemy za dzisiejszy dzień. Do zobaczenia.